Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Grzegorzem Braunem i porozmawiamy o Polsce. Witam. Dzień dobry, szczęść Boże. Czy Polska, tak tradycyjnym pytaniem może zaczniemy, czy Polska należy do Polaków, tak w sensie finansowym, własnościowym, czy jest to jakoś inaczej? Pytanie retoryczne. Jasna sprawa, że jesteśmy tutaj wszyscy już dawno obróceni w chłopstwo pańszczyźniane. Niezależnie od tego, czy ktoś nosi łapcie, czy garnitur, jest chłopem pańszczyźniany. Profesor wyższej uczelni, pracownik korporacji, biurokrata w administracji. To są chłopi pańszczyźniani. Paradoks taki, że stosunkowo najwięcej wolnych ludzi właśnie wśród chłopów na wsi. Jeszcze stosunkowo najwięcej takich, którzy po prostu dadzą radę do następnej wiosny przetrwać i w związku z tym stać ich na odrobinę fantazji i na odrobinę niezależności. A wszyscy inni są przywiązani do 5 kredytów, każdy, rodziny zniewolone, rodziny wyzute z własności. To była przecież praktyka wielu pokoleń na różnych etapach, prawda, jeszcze za zaborów, ale przecież ten proces był kontynuowany przez władze, które się nazywały polskimi, ale ponieważ te władze wyznawały cały ten zespół przesądów postępackich, wymierzonych między innymi we własność, w związku z tym także i władze warszawskie, władze Rzeczypospolitej Polskiej i tej II Rzeczypospolitej i Rzeczypospolitej Sowieckiej PRL-owskiej i post-PRL-owskie władze walczą z polską własnością. Nie tolerują polskiej własności. Nie chcą, żeby Polacy byli na swoim i u siebie. To jest filozofia, niezależnie od tego, czy za Józefa Piłsudskiego, czy za Bolesława Bieruta, czy za sekretarzy PRL-owskich następnych, czy post-PRL-owskich premierów, prezydentów. To jest właśnie postępacka filozofia, w myśl której wszystkim ma zarządzać mądry pan władza z Warszawy. No i cóż, no, wiara, rodzina i własność nie są bezpieczne w takiej sytuacji. Mm-hmm. Domniemamy, znaczy domniemamy, wiemy, ale użyję tego słowa domniemamy, że dużo spośród tej szlachty rządzących tym folwarkiem są pochodzenia żydowskiego pod innymi nazwiskami, bo taka jest ich filozofia, żeby się ukrywać. I teraz są jeszcze tak zwane protokoły Mentrus Sionu z końca XIX wieku, które wręcz nakazują, w jaki sposób zdobywać świat. Więc takie skomplikowane pytanie może. Jakby pan rozróżnił dwa słowa, Żydzi a syjoniści? Muszę jednak zacząć od stwierdzenia, że to byłoby bardzo miło. To by było bardzo łatwo i przyjemnie, gdyby problem miał takie jedno rozwiązanie. Gdyby sprawa polska mogła być uratowana przez rozszyfrowanie, zdekonspirowanie tych niecnych ludzi, którzy gdzieś tam, zmieniwszy nazwiska, poukrywani, dybią na polską wiarę, rodzinę i własność. Niestety sprawa nie jest taka prosta. Nie jest taka prosta, dlatego że bardzo wielu ludzi, którzy niewątpliwie z dziada, pradziada, będąc mieszkańcami tych ziem, przeszli na stronę wroga. Jest bardzo wielu mieszkańców Polski, którzy nie są Polakami, dlatego że nimi nie chcą być. Dlatego że wolą być eurokołchoźnikami. I to jest sprawa szersza, nie dająca się rozwikłać tylko na płaszczyźnie dziejów relacji polsko-żydowskich.
To się do tego nie sprowadza jeden do jednego. Owszem, historia diaspory żydowskiej na ziemiach polskich jest, można powiedzieć, szczególnie zakłamanym fragmentem tego, tych dziejów, które są w ostatnich stuleciach drogą do zniewolenia Polaków. Szczególnie silny jest tutaj dysonans poznawczy, właśnie dlatego, że poprawność polityczna... I zakazane tematy. Poprawność polityczna pod terrorem, pod karą wykluczenia, zepchnięcia poza nawet margines życia publicznego, o tym szczególnie surowo zakazuje mówić. Ale to, jak powiedziałem, sprawy nie wyjaśnia w 100%. Dlaczego? Dlatego, że przecież mamy konstytucyjne zapisy, które przesądzają o zniewoleniu narodu polskiego. Mamy zatem prawo, które jest, owszem, kto tam je pisał, no jeszcze towarzysz Stalin pisał PRL-owską konstytucję, którą Kwaśniewski z Mazowieckim tam poddali jakiejś kosmetyce, ale w istocie filozofia. Postępacka filozofia, która jest leży u podstaw tego aktu prawnego, ta filozofia się nie zmieniła. I cóż w tej konstytucji mamy zapisane? No mamy, żeby być konkretnym, mamy ten artykuł 220, który nakazuje władzy warszawskiej zaprzedawać naród polski w niewolę dłużniczą. To jest artykuł, który nakazuje zadłużanie się w bankach, które, no, praktyka to pokazuje, mają swoich kontrolerów, zwierzchników, zawiadowców, raczej w okolicach zbliżonych do Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak, a więc wieża w Bazylei. Rezerwy Federalnej, która wcale nie jest federalna, prawda? To jest jeden, artykuł 220. Mamy wpisany w naszą konstytucję, mamy wpisanych kilka potworków prawnych. Jeden potworek prawny to jest sprawiedliwość społeczna. Tam, gdzie nie ma sprawiedliwości zwykłej, no to właśnie sprawiedliwość społeczna została wprowadzona i w związku z tym wszystkie inne prawa mogą być uchylone. Na czele z prawem własności, na czele z prawem rodzicielskim. One mogą być uchylone z powołaniem się na wyższy interes społeczny. 100 lat temu, kiedy Polska wychodziła z zaborów, no to cóż, dewastacja materialna była ogromna, bo pierwsza wojna światowa dokonała dziś już zapomnianych zniszczeń. Zniszczenia to co zaborcy. Ale dewastacja wewnętrzna, dewastacja ducha i intelektu polskiego nie była jeszcze tak daleko posunięta, no bo polscy prawnicy, politycy, jeśli byli kształceni na jakichś uczelniach ruskich, pruskich, austriackich, no to tam ich uczono jednak o sprawiedliwości, a nie sprawiedliwości społecznej. Więc sprawiedliwość społeczna, to Janusz Korwin-Mikke, prawda, zawsze warto powtórzyć ten stary dowcip, że tym się różni sprawiedliwość społeczna od sprawiedliwości, czym się różni krzesło elektryczne od zwykłego krzesła, prawda? To jest głęboka mądrość w tym dowcipie. Drugi potworek, prawny potworek, taka chimera postępacka, którą mamy wpisaną w konstytucję, to jest ten słynny zrównoważony rozwój. A zrównoważony rozwój, no to jest imię socjalizmu w XXI stuleciu. Już się nie modlą postępacy, lewacy w swoich starych, zapomnianych kapliczkach, nie palą już świeczek i ogarków Trockiemu i Leninowi, ani nawet tam towarzysz Mao nie jest już tak silnie na tapecie. Wszyscy jakiś tam Tito czy Atatürk, teraz jego kult
Dogasa, nawet w ojczystej Turcji, wszyscy ci ojcowie rewolucji postępackich na całym świecie. Bo ujawniają się pewne zbrodnie. Tak, no więc w związku z tym już jest nietwarzowo, już jest niewyjściowo pozować do fotografii pod portretami zbrodniarzy masowych. I cóż robi postępactwo, lewactwo? Ucieka przed prawdą, nie chce się przyznać do tego, że wszystkie ścieżki, jakimi do tej pory podążało, to były ścieżki do piekła prowadzące. I ucieczka, jaka jest stosowana, to jest nowa frazeologia. To jest po prostu nowe opakowanie starych przesądów. I dziś to nowe opakowanie nazywa się właśnie zrównoważonym rozwojem. Cóż to znaczy zrównoważony rozwój? To znaczy, że właśnie musi mądry pan władza, tak, w naszym przypadku polskim tutaj, w księstwie warszawskim, pan władza wychowany w tradycjach żoliborskiej, postępackiej inteligencji, musi dbać o to, żeby gdzieś tam ktoś za wysoko głowy nie podniósł, bo jak podniesie, jak jest zbyt przedsiębiorczy, jak za dobrze mu idzie, to nie jest zrównoważone. Prawda? Trzeba zrównoważyć, czyli samo hasło zrównoważonego rozwoju implikuje konieczność rzekomą istnienia jakiejś centralnej, odgórnej instancji, która będzie kontrolowała, tak? Czy ktoś zanadto się nie wybił, a czy ktoś za nisko nie upadł, no to wtedy wyniesiemy go z jego upadku, ale oczywiście za pieniądze, które w podatkach systemem wyzysku fiskalnego, dajmy na to jakimś uchodźcom, nachodźcom, prawda, musimy zafundować. Albo supermarketom pozwalamy nie płacić podatku. Tak, bo właśnie w ramach zrównoważonego, tak, widać, że to są tak ta sprawiedliwość społeczna, jak zrównoważony rozwój, że to po prostu jest mowa trawa, że to jest tylko opakowanie pewnych starych sztuczek, które zawsze mają tę samą istotę, ten sam cel. Jaki cel? No sięgnięcie nam do kieszeni. Pozbawienie nas możliwości czerpania pożytków z naszej własnej przedsiębiorczości, naszej własnej twórczości. I to, jak powiadam, jest niestety sprawa szersza. Oczywiście, że nadreprezentacja, bo pan o to zapytał, nadreprezentacja Żydów w awangardzie tych postępackich tradycji jest oczywista. I to właśnie poprawność polityczna zakazuje ludziom nie tylko o tym mówić, ale w ogóle nawet pamiętać. Gdyby tak, powiedzmy, w bolszewickim biurze politycznym przed 100 laty, w tam leninowskim pierwszym gabinecie, prawda, gdyby on się w 100% składał ze Eskimosów, dajmy na to, prawda, to byłby fenomen rozważany do dzisiaj w książkach historycznych, pisano by o tym, Eskimosi byliby wzywani do jakiegoś rachunku sumienia, wzywani do tego, żeby może jakąś samokrytykę za te zbrodnie straszne, żeby złożyli, ale ponieważ to nie byli Eskimosi, w związku z tym nie ma tematu. Nie ma tematu. Nie ma tematu, kto Katyń zrobił i tak dalej. Dobrze, jeszcze raz. Syjoniści a Żydzi. Jest sprzed paru lat, dwóch, trzech lat na YouTubie taka wielka demonstracja, tam chyba 10 tysięcy Żydów, tych pesiastych, takich czarnych, występuje przeciwko Izraelowi, przeciwko syjonizmowi. To nawet świeższej daty wydarzenia. Wielkie, masowe demonstracje hasydów nowojorskich, antyizraelskie demonstracje. To jest bardzo ciekawa rzecz. Czy to jest szczere z ich strony, czy to jest ściema? No, po prostu trzeba rozpoznając historię, trzeba zauważyć, że wcale nie wszyscy Żydzi w świecie byli i w związku z tym wcale nie wszyscy dzisiaj są patriotami państwa żydowskiego położonego w Palestynie. To tylko pewna dla niektórych mądrość etapu, dla innych pewna frakcja, która w diasporze żydowskiej zakwitła i bardzo dynamicznie przejawiła swoje ambicje.
przed 100 laty, prawda, jeszcze w XIX wieku, po opublikowaniu przez Teodora Herzla państwa żydowskiego, wypromowano ideę masowego powrotu Żydów do Palestyny. Tego powrotu, który notabene nigdy nie stał się tak naprawdę masowy. Żydzi mieszkający w państwie żydowskim stanowią mniejszość w świecie diaspory zamieszkującej bez mała wszystkie kraje świata, a przed 120 laty no to było zupełnie ewidentne, że to jest tylko pewna szkoła jazdy wśród Żydów. Na przełomie XIX i XX wieku syjoniści wcale nie stanowili grupy dominującej, wcale nie stanowili grupy wiodącej. Obok knich byli przecież bardzo, bardzo głośni i energiczni, byli rewolucjoniści, socjaliści, komuniści, no ale dominowali tak naprawdę autonomiści, to znaczy Żydzi mieszkający w Europie Środkowej, w większości traktowali jako niebezpieczne urojenie. Myśl, że wszyscy mieliby się przenieść i mieszkać gdzieś indziej. Ponieważ to środkowa Europa była ich ojczyzną od pokoleń, od setek lat. I w związku z tym, owszem, wszyscy dostrzegali kwestię żydowską, polegającą na tym, że coraz liczniej zamieszkujący tutaj Żydzi nie byli w stanie realizować swoich aspiracji politycznych, no bo gdzie jest duży interes, gdzie są aspiracje gospodarcze, no to tam też zaraz zaczyna się polityka, a więc nie byli w stanie realizować swoich ambicji i do tego w związku z tym potrzebowali jakiegoś, nazwijmy to, sprzęgła przełożenia politycznego. I to przełożenie polityczne to była koncepcja autonomii żydowskiej w Europie Środkowej. Bardzo ciekawe, jak na ironię, w świetle tych tragedii, które diasporę żydowską czekały w XX wieku, ta koncepcja autonomii, a więc silnego związania Żydów z Europą Środkową, ona przede wszystkim wychodziła z diaspory żydowskiej w Niemczech, w Prusie. Ponieważ to w Prusie Żydzi doszli na kontynencie europejskim, nie licząc Wysp Brytyjskich, w Prusie doszli do największego znaczenia. I tutaj nie brakowało Żydów, którzy byli nosicielami najwyższych odznaczeń pruskich, prawda, żelaznych krzyży i temu podobnych. No na przykład ten noblista, który notabene pracował dla cesarza pruskiego nad opracowaniem gazów bojowych, pochowany na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, to jego jest takie zdjęcie z krzyżem żelaznym na pruskim mundurze. Otóż ci ludzie wcale nie chcieli wyjeżdżać do żadnej Palestyny. Niespieszno im było emigrować do Stanów Zjednoczonych. Chcieli mieszkać tutaj, ale chcieli mieć możliwości egzekwowania swoich potrzeb i ambicji na miarę swojej powagi. I w związku z tym wypracowali koncepcję, która dzisiaj błędnie jest przez bardzo wielu ludzi uznawana za jakiś antysemicki wymysł, koncepcję Judeopolonii, prawda? To znaczy koncepcję dopełniającą pruski z kolei projekt geopolityczny, którym była Mitteleuropa. Mitteleuropa, czyli Europa Środkowa, jako rezerwuar siły roboczej i rynek zbytu dla produkcji pruskiej. Prusacy, którzy spóźnili się, byli ostatni w kolejce w procesie kolonizacji. W Afryce już tam niewiele dla nich zostało. Jeszcze w dalekiej Azji próbowali wchodzić w konkurencję z Brytyjczykami i innymi imperialistami zachodnioeuropejskimi. No ale już niewiele dla nich zostało. W związku z tym Berlin, jego elita rozumiała to świetnie, że tej
tej ujścia pruskiej energii politycznej, gospodarczej, ekspansji trzeba szukać pola dla tego ujścia, trzeba szukać w Europie Środkowej. I otóż tutaj do tej koncepcji Mitteleuropy startowali Żydzi ze swoją koncepcją autonomii w Europie Środkowej jako koncepcją niejako dopełniającą. To znaczy taki jest pruski interes i my chętnie wam pomożemy ten wasz interes tutaj zrealizować, bo my mamy kadry, bo my mamy know-how i ta koncepcja bądź co bądź na parę lat została zrealizowana w latach I wojny światowej. Pruska armia zaszła daleko na Ukrainę, nad Berezynę, prawda? To jest ta granica późniejszego. Napoleon, prawda, wyszedł przed szereg. Napoleon nie dał rady. Prusacy nieźle sobie poradzili i bądź co bądź Lenin jako ich agent przypieczętował to porozumienie na parę lat. Mhm. Zdawało się Prusakom, że utrzymają, prawda, te swoje nabytki, co się nie powiodło, ponieważ rewolucja z kolei została wyeksportowana do samego serca Niemiec, nastąpiła implozja Imperium Pruskiego i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Temat spójny z tym, Holokaust. Ponieważ Żydzi nie chcieli się zbierać w jednym miejscu, typu Palestyna, więc trzeba było ich zmotywować. Czy Holokaust to była idea Himmlera i tego typu ludzi, czy raczej z góry żydowska, rothschildowska idea? Są to sprawy do dzisiaj nie przebadane należycie. Do dzisiaj te sprawy są tematem mniej może prac badawczych na należytym poziomie naukowym, a bardziej prac popularyzatorskich. No a tam, gdzie się popularyzuje, tam się upraszcza. Co jest, jaki konkretny byłby dowód na to, że dyskurs naukowy w tej dziedzinie nie jest dostatecznie zaawansowany? No to byłaby na przykład na polskim rynku nieobecność istotnych książek, które już zostały opublikowane gdzieś daleko za granicą, ale do polskiej historiografii nie wchodzą, chociaż dotyczą w sposób bardzo głęboki, dotykają naszej historii, historii naszych ziem. Otóż konkretny przykład, autor amerykański Black, Edwin Black, autor innych książek znanych i pod pewnymi względami wybitnych, na przykład książki Eugenika w imię postępu, na ten temat z Edwinem Blackiem robiłem obszerny wywiad do filmu pod tytułem Eugenika. Jego książka ma tytuł Wojna przeciw słabym. War Against the Weak. Otóż taka praca, IBM i Holokaust. IBM i Holokaust, rzecz bardzo interesująca, właśnie pokazująca działanie pewnych sojuszy ponad podziałami, pokazująca zaangażowanie amerykańskich... Prescott Bush i IG Farben. Tak jest, amerykańskie koncerny zaangażowane w niemiecki przemysł śmierci, ale jest inna książka Edwina Blacka, która nigdy nie została przetłumaczona na język polski, nie została u nas wydana, to jest The Transfer Agreement, czyli umowa transferowa. Umowa transferowa i to jest książka opisująca negocjacje bardzo długotrwałe i bardzo, bardzo ambitne negocjacje liderów diaspory żydowskiej amerykańskiej z reżimem narodowo-socjalistycznym Niemczech. I to były naprawdę duże projekty, których realizacji ze strony liderów diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych przyświecał właśnie taki cel. Jak to zrobić, żeby Żydzi zechcieli osiedlać się w Palestynie?
żeby państwo żydowskie, projekt państwa żydowskiego mógł nabrać rumieńców, bo przecież od deklaracji Balfura, która nastąpiła w 1917 roku i to było to pierwsze zielone światełko dla osadnictwa żydowskiego w Palestynie w XX wieku. I propaganda, że w pierwszej wojnie zginęło 6 milionów Żydów. Tak, gazety tak. Publikowane wtedy. New York Times. Mamy tak, rzeczywiście to jest fascynujące, że mamy takie wycinki prasowe z lat pierwszej wojny światowej. 6 milionów Żydów tak, zgładzonych przez Prusaków w Belgii. Tak, więc podając te przykłady, te wycinki z prasy pierwszowojennej, ta książka Edwina Blacka, no, widzimy, że wiele jest jeszcze do zbadania, że historiografia Holokaustu jest w bardzo dużym stopniu pisarstwem niespełniającym wymogów warsztatu naukowego. Tak bym powiedział grzecznie, że bardzo znacząca część produkcji literatury i mniemanej historiografii Holokaustu nie jest oparta na badaniach źródłowych, nie dociera do świadków historii, o co z każdym rokiem jest coraz trudniej, nie dociera do dokumentów, ale jest raczej haggadą żydowską, to znaczy przekazywaną z ust do ust, tak jak to powinno być, przekazywaną pewną opowieścią. Tak? No, dowód na to jakiś konkretny, no to byłaby na przykład sprawa obozu na Majdanku. Kiedy ja wychowywałem się w pierwszych latach mojego życia, mieszkałem w Lublinie i pamiętam do szkoły sprowadzonego świadka zbrodni niemieckich na Majdanku. To był właśnie ocalony z Majdanka Polak z wytatuowanym na przedramieniu numerem. I wówczas, ja to zapamiętałem z dzieciństwa, bo to była porażająca liczba, mówiono o 700 tysiącach ofiar Majdanka. Sprawdzałem to później już, prowadząc moje, nazwijmy to, dorywcze badania tego tematu. Tak, ta liczba się utrzymywała, bardzo długo utrzymywała się w historiografii PRL-owskiej. 700 tysięcy ofiar Majdanka. No, kiedy weszli tam Sowieci w 1944 roku i zaprosili na Majdanek fotoreporterów, dziennikarzy, przywieźli własnych funkcjonariuszy frontu ideologicznego z chyba pisarzem sowieckim Konstantym Simonowem, który tam osobiście opisywał tę mniemaną komorę gazową na Majdanku, ale też przywieźli fotoreporterów zachodnich. Wtedy to chyba była mowa w ogóle o milionach ofiar Majdanka. Później na cały PRL ustaliło się tych 700 tysięcy. Otóż, jeśli ktoś dzisiaj zwiedzi muzeum na Majdanku, to zobaczy tam figurującą, porażającą, straszną liczbę 70 bodajże 7 tysięcy ofiar tego obozu zagłady, udręki, miejsca męczeństwa Polaków, Żydów, ale także Rosjan, ludzi innych narodowości. Otóż liczba 77 czy 5 tysięcy pomordowanych jest w dalszym ciągu porażająca. Tak. Jest każde życie ludzkie, prawda? Jest ważne. Jest dla nas wezwaniem do modlitwy za duszę zamęczonych, pomordowanych i także za duszę morderców, z którymi co Pan Bóg będzie łaskaw uczynić, nie wiemy, ale i za nich możemy westchnąć w modlitwie. Więc liczba ta dalej pozostaje porażająca, tym niemniej gdzie się podziało te 600, tak, jakieś 90% ofiar Majdanka. Tak? Skoro
skoro tak jest na Majdanku, no to należy zadać pytanie, no to kto odpowiada za fabrykację danych? Kto odpowiada za to, że jakieś liczby były ściągane z sufitu, zdejmowane z kapelusza, tak? No. I co dziwne, suma sumarum wszystkiego wyszła 6 milionów. To znaczy, to było odwrotne planowanie. Wyszło 6 milionów. W historiografii zachodniej są już pewne delikatne, subtelne próby weryfikowania tego. Jacyś tam anglosascy propagandyści dyskretnie zmieniają szóstkę na piątkę, dalej tam podając jakąś porażającą liczbę uzupełniających setek tysięcy pomordowanych. Otóż trzeba to wyraźnie powiedzieć. Za te wyjęte z kapelusza szacunki odpowiadają funkcjonariusze sowieccy. Funkcjonariusze sowieccy, którzy pracowali w pełnej, może nie komitywie, ale w pełnym, spotkali się z pełnym zrozumieniem ze strony propagandystów anglosaskich, którzy rozdawali karty i decydowali o tym, co zaprotokołowano w Norymberdze. W Norymberdze, jak wiadomo, Sowieci próbowali wprowadzić na wokandę Katyń jako zbrodnię niemiecką. Próbowali dopisać Katyń do rejestru niemieckich zbrodni. Dlatego, że kule były niemieckie, bo tak je kupili. Tak jest dowód. Tak, to miał być mniemany dowód. Ale trafiła kosa na kamień, bo ci oficerowie jakiejś jednostki chyba łączności, którzy zostali posadzeni na ławie oskarżonych jako zbrodniarze katyńscy, oni mieli na szczęście dobrych adwokatów niemieckich. I ci adwokaci zdołali bez najmniejszych wątpliwości dowieść tego, że ich klientów nie było na miejscu w czasie, o który by chodziło. I w związku z tym Sowieci wycofali się rakiem, sprawa katyńska spadła z wokandy, ale Zachód udawał, że nic nie było. I teraz, dlaczego warto o tym przypomnieć w kontekście tego zagadnienia? No bo nieuprzedzony historyk, badacz, Musi sobie zadać pytanie o kryteria naukowe, o kryteria wiarygodności. Jeśli w sprawie katyńskiej ewidentny jest fałsz, jeśli w sprawie katyńskiej dowody przedstawione przez prokuratorów sowieckich w sposób ewidentny były sfałszowane i ich akt oskarżenia był oparty na fałszerstwie, no to teraz jakie kryteria nieuprzedzony badacz znajdzie i zaangażuje, jakie narzędzia naukowe, żeby odróżnić fałsz ewidentny w sprawie katyńskiej od prawdy w innych sprawach. Jak widzimy w sprawie Majdanka, również te sowieckie zalicytowane, tak, sumy zawrotne zalicytowane przez ich aparat propagandowy również nie wytrzymują krytyki badawczej. W obozie oświęcimskim nastąpiła weryfikacja, no bo kiedy jeszcze przyjeżdżał tam święty papież Jan Paweł II. W 79 roku wygłaszał kazanie w trakcie mszy świętej na terenie obozu oświęcimskiego, no to wtedy, chyba się nie mylę, to łatwo zresztą sprawdzić, w jego kazaniu wymieniona została straszliwa liczba chyba 2 milionów ofiar Oświęcimia. Jeśli nie większa, bo za czasów mojego dzieciństwa i młodości, kiedy wszystkie dzieci były właśnie przeprowadzane przez Muzeum Oświęcimskie, to tam były w ogóle chyba 4 miliony, tak, wypisane. Prawda? Mhm. Otóż na przełomie lat 80. 90. dyrekcja Muzeum Oświęcimskiego dokonała reewaluacji
weryfikacji i w opublikowanym przez pana doktora Pipera opracowaniu, takim można powiedzieć oficjalnym opracowaniu, właśnie dlatego, że ono było sygnowane przez Muzeum Oświęcimskie, było wydane, tam zweryfikowano tę liczbę i wówczas pojawiła się liczba 1 100 000 bodajże ofiar obozu oświęcimskiego. Jeszcze raz trzeba powiedzieć, to jest liczba jeżąca włos na głowie, ale co stało się z pozostałymi milionami? No więc szybko się okazało, co się z nimi stało, bo w historiografii pojawiła się moda na dowartościowanie tak zwanych Einsatzgruppen, czyli grup specjalnych SS, które idąc za frontem od czerwca 1941 roku mordowały, można powiedzieć, na miejscu. Notabene te same grupy, tak samo zorganizowane, działały już w 1939 roku w Polsce. Tak. Otóż historiografia, żeby doszukać, tak, dobrać te brakujące miliony, historiografia zaczęła dowartościowywać osiągnięcia tychże grup specjalnych SS, takich jak ta, która działała w rejonie Jedwabnego, tak, Wiznej, tak. Radziłowa, ta grupa, co to przesłuchanie jej dowódcy, który jeszcze 10-15 lat temu żył w jakimś tam niemieckim domu starców weteranów, przerwano to przesłuchanie ze względu na jego złe samopoczucie, prawda? Tak jak z ekshumacją w Jedwabnym, którą przerwano w momencie, kiedy z ziemi jakieś łuski karabinowe zaczęły wychodzić. Więc to wszystko nie jest historiografia. To jest propaganda. To jest propaganda. I w sprawie Oświęcimia nastąpiła reewaluacja. Co ją spowodowało? Spowodowało ją odkrycie kluczowego dowodu w sprawie, którym były księgi oświęcimskie, przetrzymywane, jak się okazało, przez 40 ponad lat w Moskwie. Tak? Moskale, Sowieci, służby sowieckie zabrały z Oświęcimia starannie wypełniane księgi obozowe i wywiozły je do Moskwy. I otóż właśnie Moskwie w najmniejszym stopniu nie przeszkadzało to, że w muzeach, na Majdanku, w Oświęcimiu i gdzie indziej, i w książkach na całym świecie powtarzane były nienaukowo ustalone dane, dane zalicytowane przez polityków, zdaje się, w rodzaju Jakuba Bermana, prawda? Bo to politycy właśnie w latach 40. i 50., czyli sowieccy funkcjonariusze, zarządcy Polski, brali udział bezpośrednio, nadzorowali to, tę politykę historyczną uprawiali. Otóż w Moskwie to nie przeszkadzało, że dowód kluczowy w sprawie nie jest w ogóle brany pod uwagę przez historiografię. W połowie lat 80., to był chyba 86 czy 7 rok, pewien francuski badacz został dopuszczony do tych ksiąg obozowych oświęcimskich, które leżały sobie spokojnie przez dziesiątki lat w archiwum moskiewskim, i wówczas okazało się, że w tych księgach jest zapisana, zdaje się, że podobna liczba ofiar jak ofiary Majdanka, te dzisiaj tam wyliczone przez muzeum, czyli chyba te rejestry obozowe nie przekroczyły, chyba nawet nie przekroczyły 100 tysięcy tragicznie zmarłych, pomordowanych, zgładzonych, zamęczonych, udręczonych ludzi. Po raz trzeci czy piąty powtórzę, że dalej ta liczba jest straszliwa i porażająca, prawda? Porażająca. I słusznie w związku z tym upominamy się o wieczną pamięć tych niemieckich zbrodni popełnionych na niewinnych, bezbronnych ludziach. Tym niemniej Rada Muzeum Oświęcimskiego na przełomie lat 80. i 90. właśnie w oparciu o dalej szacunkowe tylko badania doktora Franciszka Pipera, Rada Muzeum Oświęcimskiego przyjęła ten tam 1 100 000, czy przepraszam, 200 000 ofiar. To nie jest działalność naukowa.
To jest działalność polityczno-propagandowa. Dokładnie. I należy dopominać się o ostateczne przebadanie tego materiału, który istnieje w dokumentach, w archiwach. Trzeba pytać i w Moskwie, i w Berlinie, i w Waszyngtonie, i w Londynie. Trzeba pytać o raporty, o dokumenty, no bo jeżeli księgi oświęcimskie leżały tyle lat w Moskwie, no to może coś tam jeszcze zostało ciekawego, prawda? Jeśli były meldunki z ziem polskich po linii służb anglosaskich, no to myślę, że notabene podobnie jak z Wołynia, myślę, że w Londynie mieli bardziej ścisłe i szybciej dostarczane informacje niż nawet rząd polski na uchodźstwie, niż nawet naczelny wódz w Wielkiej Brytanii. Myślę, że Anglicy mieli to szybciej od swojej agentury wśród szowinistów, rezonów ukraińskich. Trzeba się o to wszystko dopytywać, trzeba prowadzić badania. Nie wolno nam przystać na te wersje propagandowe, dlatego że poza kwestią prawdy, która zawsze domaga się wyjaśnienia, prawdy, która nigdy nie może szkodzić. Prawda jest dobra, bo wiemy to z pewnego źródła, tak? Od samego Zbawiciela wiemy, że On jest prawdą, a zatem prawda, jeśli staje w świetle dnia, nie jest po to, żeby ją trzymać pod korcem, to nie może niczego złego nieść ludziom. Prawda na dłuższą metę jest samym dobrem i pięknem. Otóż to jest jeden powód, dla którego tę prawdę musimy tutaj wyświetlić, a drugi powód jest bardzo praktyczny, polityczny. Otóż skoro używano tych zafałszowanych danych w polityce światowej, używano i używa się do dzisiaj. Tak. Tak, po to, żeby cementować ten kult. I biznes jednocześnie. I światowy porządek ustalony przez zwycięzców II wojny światowej. Zwycięzców II wojny światowej, którymi oczywiście byli na krótką metę zbrodniarze wojenni Józef Stalin i Franklin Roosevelt. Roosevelt zbrodniarz wojenny. Tak. Ale powoli do grona zwycięzców II wojny światowej doszlusowali inni. Także i Niemcy w ostatnich dekadach odnieśli taki sukces polityczny, że udało im się doszlusować do grona zwycięzców II wojny światowej. Mają swoją nową politykę historyczną, w myśl której to naród niemiecki, biedny, był pierwszym narodem ujarzmionym przez nazistów, a jakiej narodowości byli naziści, coraz trudniej się tego dowiedzieć, a młodzież kalifornijska na przykład statystycznie, w przeważającej większości młodzież kalifornijska na pytanie o to, jakiej narodowości byli naziści, odpowiada, że polskiej. Więc w Polsce były obozy. Bo w Polsce były obozy zagłady, polskie obozy śmierci, prawda? Cała ta kampania propagandowa. A więc my się musimy o tę prawdę upominać, dlatego że za chwilę dowiemy się od propagandystów ze wschodu i z zachodu, że to my, Polacy, jesteśmy odpowiedzialni za fałszowanie historii. To, co sowiecka władza wyczyniała z faktami historycznymi, z dokumentami, ze świadkami Oświęcimia, Majdanka i innych straszliwych miejsc zagłady, to, co propaganda sowiecka wyczyniała, to zostanie zapisane zaraz na polskie konto. I Polacy usłyszą, że są fałszerzami tej historii. Nikt już nie będzie w to wnikał. Skąd się wziął Berman, prawda? Skąd się wzięli inni nadzorcy sowieccy i propagandyści? Będą te kłamstwa, te fałszywe dane podawane właśnie przez ośrodki propagandowe, które się nazywają szumnie muzeami historycznymi, one będą zapisane na nasze konto, na naszą odpowiedzialność. Z tego też powodu trzeba w którymś momencie rozminować te kwestie. To prawdziwe kłamstwo oświęcimskie trzeba rozminować. Jasne. No to jeszcze taki inny wątek odnośnie prawdy związany z końcem II wojny, czyli
przerzut niemieckich inżynierów, naukowców, którzy pewne osiągnięcia, no w cudzysłowie osiągnięcia mieli podczas II wojny światowej, wykorzystując ofiary wojenne. Amerykanie oczywiście nie mogli takiej gratki popuścić, więc wykorzystując Watykan, Watykan wydał ponad 1500 paszportów tym zbrodniarzom i wyjechali do Stanów Zjednoczonych. A powiązania Watykanu z nazistami, w ogóle z Niemcami, były między innymi takie, że wujek Himmlera był jezuickim biskupem funkcjonującym w Watykanie. No widzi pan jakim... SS również jest pochodzenia jezuickiego w dużej mierze. No litości. No litości. No bardzo proszę, jak mówimy takie rzeczy, to bardzo proszę pamiętajmy, że w Polsce nie uchodzi zapominać o tym, że grupą zawodową, tak powiem po świecku, grupą zawodową, która poniosła w II wojnie światowej największe straty po oficerach zawodowych, po księża, był kler katolicki. Okay. Duchowieństwo, zakonnicy, zakonnice, osoby życia konsekrowanego. Dane statystyczne są porażające. Były diecezje, w których Niemcy wymordowali większość księży, zwłaszcza na tych terenach, które zostały wprost włączone do Rzeszy. Ale to przecież, nie wybiela Watykanu jeszcze współpracę. No naprawdę, Watykan nie potrzebuje wybielania. To, jak wielkie są zasługi Ojca Świętego, Piusa XII, wielkie zasługi dla pokoju, dla ratowania ludzi, kiedy już o pokoju nie było mowy. To, że sam papież Pius XII znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie, ponieważ w Berlinie były już opracowane rozkazy wtargnięcia do Watykanu i odebrania wolności osobistej papieżowi Piusowi XII, no to są fakty historyczne. To są fakty historyczne i bardzo proszę, nie powtarzajmy tej wersji, która została, co notabene ma wiele wspólnego z poprzednią częścią naszej rozmowy. To jest wersja, która została podana do wierzenia przez sowieckich propagandystów z takimi osobnikami jak Rolf Hochhut, autor sztuki pod tytułem Namiestnik, która miała festiwal w latach 60. na scenach światowych, europejskich i PRL-owskich. Gustaw Holubek, niech mu ziemia lekko będzie, kreował rolę poważną w inscenizacji Namiestnika na jednej ze scen stołecznych. Otóż to były właśnie pospół prowadzone przez KGB-istów, politruków sowieckich, pisze o tym Ion Pacepa, uciekinier, wysoki funkcjonariusz, bo po prostu szef bezpieki rumuńskiej za czasów Czałszewsku, który zwiał na zachód i on właśnie mówi o tym, że KGB bezpośrednio inspirowała Rolfa Hochhuta i że to z Moskwy wyszedł ten produkt propagandowy, którego celem było przeniesienie odium, tak, odpowiedzialności za zbrodnie wojenne na hierarchów katolickich, na czele z papieżem Piusem XII. Bardzo proszę, pamiętajmy o tym, bo to nie jest sfera hipotez, to jest sfera faktów. To są fakty historyczne, wielokrotnie opisywane. Notabene bardzo chętnie polecę przy okazji artykuł mojego ojca, Kazimierza Brauna, który został opublikowany kilka lat temu na łamach Glaukopisu. Jest takie wybitne czasopismo historyczne, ukazujące się już drugą dekadę w języku polskim. Glaukopis. Otóż tam kilka lat temu mój tata pomieścił artykuł, który monografizuje właśnie tę sprawę antykatolickiej propagandy inspirowanej przez KGB, a wychodzącej naprzeciw niemieckiej polityce historycznej. Właśnie
właśnie na tym etapie, na którym Niemcy postanowili, co im się udało, co im się udało zrealizować, Niemcy postanowili znaleźć winowajców zastępczych II wojny światowej. No i takim winowajcą zastępczych z jednej strony ma być papież Pius XII, a z drugiej strony mają być Polacy. Prawda? Bo naziści, udało się nazistów odkleić od Niemiec. Już naziści nie są Niemcami. Okay, ale zaczął pan od pytania o projekt rakietowy, prawda? Niemiecki. Chodziło mi bardziej o przerzut zbrodniarzy niemieckich do Stanów Zjednoczonych oraz związek Himmlera, SS z Watykanem. Ja nie mówię, że bezpośrednio papież czy Watykan popełniał zbrodnie. Od tego byli funkcjonariusze w czarnych mundurach niemieckich. No, znowu powtarza pan wersję. No, są zdjęcia. Powtarza pan jakie wielkiej przyjaźni. Ale jakie papieża z Hitlerem. Z ale co pan opowiada najlepszego? No. Nie ma takich zdjęć i nie ma takich faktów. Przecież Kościół katolicki był pierwszym wrogiem III Rzeszy. Został zaatakowany przez III Rzeszę, były tego w historii Niemiec, były tego precedensy. Ten wzorzec to był po prostu bismarckowski Kulturkampf, czyli dążenie do wyeliminowania głosu Kościoła katolickiego ze sfery publicznej. Jest przecież faktem, że kiedy świat milczał, to papieże zabierali głos. Przecież to papieże rzymscy zaadresowali swoje encykliki. Dwóch kolejnych papieży zaadresowało encykliki właśnie do odbiorców, którzy byli świadkami narastania tych dwóch problemów w polityce i w życiu Europy lat 20. i 30. Mam na myśli encyklikę jedną dotyczącą komunizmu i drugą encyklikę, która, no naprawdę, żeby nie było cienia wątpliwości, mit bremen der Sorge, czyli z głęboką troską. Wszystkie encykliki mają tytuły pochodzące od incipitów, czyli pierwszych słów. Otóż wszystkie encykliki znamy z tytułami wziętymi z incipitów w języku łacińskim. Dlaczego ta jedna encyklika została zapisana w historiografii pod tytułem niemieckim? Otóż właśnie z tego powodu, że żeby nie było cienia wątpliwości, o co chodzi, Stolica Apostolska wydała tę encyklikę z językiem niemieckim jako językiem oryginalnym. Otóż to jest encyklika Mit Brennen der Sorge, w której odnosi się Ojciec Święty bezpośrednio do tych uroszczeń władzy narodowo-socjalistycznej, która niszczy podstawę naszej cywilizacji, jaką jest rozdział władzy świeckiej i duchownej. No więc mamy encyklikę Mit Brennen der Sorge. Jeśli mówi pan o zdjęciach, no to bardzo często są publikowane zdjęcia papieża Piusa XII z czasów, kiedy nie zajmował on jeszcze Stolicy Apostolskiej, a był nuncjuszem apostolskim w Niemczech. Nie ma mowy o żadnej zażyłości, serdeczności czy przyjaźni. Jest mowa i powinna być o bardzo zdecydowanej krytyce i potępieniu uroszczeń władzy świeckiej. Obozy koncentracyjne niemieckie miały za swoich nieszczęsnych lokatorów, pensjonariuszy, całe, no, naprawdę bardzo liczne szeregi właśnie duchowieństwa katolickiego. No, mój Boże, święty Maksymilian Kolbe, skąd się wziął w Oświęcimiu? Właśnie dlatego, że narodowo-socjalistyczna władza niemiecka, zresztą było to lustrzane odbicie praktyk władzy sowieckiej, czyli władzy międzynarodowych socjalistów, ta władza traktowała duchowieństwo katolickie jako wroga.
Przecież święty Maksymilian jest tutaj wcale nie wyjątkiem. On jest typowym przedstawicielem tej licznej grupy świętych męczenników. Został nagłośniony. No bo zdarzenie akurat takie było, że on na ochotnika wyszedł. No właśnie, no to mój Boże, zdarzenie naprawdę dużego kalibru. Tak. Zdarzenie dużego kalibru. I mamy tutaj proces kanonizacyjny na podstawie świadectw, żywych wtedy jeszcze. Tak, Franciszek Gajowniczek jeszcze. Świadków, Franciszek Gajowniczek, który zawdzięczał życie świętemu Maksymilianowi. Ja bardzo polecam. Zanim powtórzymy stereotyp, zanim zaczniemy opowiadać o przyjaźni między papieżem a Himmlerem, to naprawdę odróbmy najpierw te lekcje podstawowe z historii, przyjrzyjmy się statystykom z polskich duchownych, księży katolickich, zakonników, blisko czy ponad? Sam muszę odrobić te lekcje, muszę zajrzeć do tego rocznika statystycznego strat wojennych, które Polska poniosła. 6 milionów się mówi. Tak, ale ja mówię o tym, jaki udział w tym nadreprezentacja, jaka ogromna właśnie polskiego kleru katolickiego. Polskie zakonnice z Nowogródka, rozstrzelane, no przecież... Przecież to właśnie to nie są odosobnione przypadki. Dobrze. To była tendencja, to była reguła. A to zanim zaczniemy papieża Piusa XII, świętego, dzielnego, odważnego papieża, zanim go zaczniemy z czegokolwiek rozliczać, to może tak naukowo i badawczo przyjrzyjmy się temu, co zdziałali inni mężowie stanu. Tak? Nawet nie wchodząc na płaszczyznę religijną, metafizyczną, spójrzmy na to tak politycznie. Tak? Kto się wtedy czym zajmował, kto się czym zasłużył? Wszyscy pchali do tej wojny. Wszystkim zależało na jej rozpętaniu. Tak. Papież, tak, no po to został w ogóle, po to wrócił do gry, prawda? Jak dzisiaj wiemy, po to wrócił do gry, żeby Wielka Brytania... Wielki prosyjonista. Papież Pius XII w 1939 roku wygłasza, tuż przed wybuchem wojny, wygłasza przez radio dramatyczne przemówienie z piękną frazą, która na pewno znacznie piękniej brzmi po włosku, ale i po polsku robi na mnie wrażenie. Nic nie może być stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę. Papież Pius XII robił wszystko, żeby ta wojna nie wybuchła. Niestety, oczywiście, to był groch o ścianę, ponieważ spotkały się tutaj rozliczne interesy zbankrutowanych imperialistów i Moskwa, to rzecz jasna, prawda, Moskwa od dekady całej budowała wielką armię po to, żeby marsz wyzwolicielski na zachód Europy poddał ostatecznie panowaniu komunizmu cały świat. Moskwa potrzebowała do tego Niemiec, Hitlera jako lodołamacza rewolucji światowej. Suworow to świetnie wyjaśnił. Kibicował temu prezydent Roosevelt ze swoim New Dealem. Roosevelt, który mówił, pan Hitler buduje nowy ład u siebie po swojemu i my tutaj po swojemu, prawda? Stany Zjednoczone, które, co wiemy z korespondencji dyplomatycznej polskiego ambasadora bodajże Potockiego w Waszyngtonie, jego rozmowa z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Paryżu, panem White'em, z której wynika, że w Waszyngtonie świetnie rozumieją, że jeśli wojna się zacznie, to jej efektem będzie oddanie połowy Europy komunizmowi. To połową Europy zawładną sobie. Jest słynna mapa z października 41. Mapa Gumberga, tak. Prawda? Tak. No więc bardzo proszę, nie realizujmy zlecenia sowieckiej, anglosaskiej, amerykańskiej i żydowskiej propagandy, które pospołu usiłują zrobić z katolików winowajcę zastępczego. Spójrzmy na mapę wyborczą. Przede wszystkim ja tego nie sugerowałem. Ja sugerowałem współpracę papiestwa
z faszystami, no, z Niemcami, a nie, że są bezpośrednio zbrodniarzami. No tak, no chodzi tak. mi o finansowanie, no o tak. centralę w Szwajcarii, gdzie jest obecnie BSI, gdzie ten bank miał służyć do tego, aby Niemcy spłacali odszkodowania tam w latach 30. z I wojny światowej. W efekcie ten bank ściągał złoto z obozów koncentracyjnych i szefem był no, Niemiec, Żyd, który organizował to wszystko. No więc jednak nie papież. No. Tak, no, ale nie powiązania papież. Masońskie są między papieżami, no, mój Boże, a no, mój Boże, no, Szwajcarią, no, Niemcami. No, chwała Bogu jeszcze nie między papieżami, a Szwajcarią w tamtych czasach. No mam chociażby nadzieję. Straż Papieska jest z tamtego regionu. No, no, no mój Boże, no Straż Papieska, która była szereg razy dziesiątkowana w obronie Stolicy Apostolskiej. Bardzo żałuję, że w Rzymie korzystali przez stulecia z Gwardii Szwajcarskiej. Bardzo żałuję, że to nie Gwardia Polska, z Polaków złożona, zapewniała przez stulecia bezpieczeństwo papieżowi. Bardzo, bardzo chętnie się przyłączę do tego rachunku sumienia, który my powinniśmy czynić. Dlaczegoż tak mało nas było, kiedy na Stolicę Apostolską dokonywano kolejnych konkretnych zamachów politycznych i militarnych. Dlaczego Polacy w XIX wieku podawali sobie z rąk do rąk w patriotycznych polskich domach, podawali sobie podobizny Garibaldiego, rewolucjonisty w czerwonej koszuli, a Polaków, którzy przeciw Garibaldczykom stanęli w obronie papiestwa, kiedy rewolucja włoska właśnie niszczyła Rzym, niszczyła państwo papieskie, że tak mało było Polaków po właściwej stronie. To są dla mnie rachunki sumienia do zrobienia. No dobrze, no to w takim razie skacząc w inny wątek, ile lat ma Polska? Ile lat ma Polska? A cóż to jest? No Polska. Właśnie, chodzi o naród. Chodzi cóż o to ludzi. Jest? A cóż to jest naród? Jednolity. A cóż to jest naród jednolity? Naród od słowa rodzić, ci, którzy tak. się tutaj urodzili. Tak, tak. Ci, bez względu się... na organizację, jakie im się przypisuje i nazewnictwo. Tak. No więc trzeba powiedzieć, że w ogóle sama kategoria narodu i narodu jako wspólnoty wartościowej, wspólnoty, na rzecz której warto działać i która istnieje bez względu na pewne doraźne rozwiązania polityczne. Otóż wynalazcą tej kategorii jest Kościół katolicki i jego tradycyjne nauczanie. Dlatego, że dopiero Kościół katolicki wprowadza fundamentalną zasadę rozdziału władzy świeckiej i duchownej. Dopiero Kościół katolicki stwarza sprzęgło, które pozwala rozłączyć te dwie rzeczywistości. Bez Kościoła katolickiego to władza dyktuje, jak ma być i co gorzej, dyktuje także, co jest słuszne. Co jest moralne? Obowiązuje bowiem moralność plemienna, klasowa, rasowa, kastowa. Bez Kościoła katolickiego. Rodowa. Przede wszystkim naczelnik rodu, tak. starszyzny, tak. rządził, była tak. tradycja, wszystko tak. było spójne. Tak. Tak. Co komu przeszkadzało, żeby wprowadzać... Tak. Otóż powiem, co przeszkadzało. Otóż powiem nie tyle, co przeszkadzało, tylko powiem, jaki... fantastyczny zysk cywilizacyjny z tego, że ród przestaje być instancją dominującą życie jednostki. Sobór Łęczycki, Synod Łęczycki w roku 1180. Na tym synodzie, koniec XII wieku, ważą się te szale dziejowe. Ta sprawa właśnie się waży. Na tym synodzie bowiem, oprócz różnych innych spraw, pojawia się kwestia
egzekwowania prywatnych zapisów testamentalnych. Panowie świeccy są upominani przez biskupów, opatów i znaczniejsze duchowieństwo, bo synod wtedy, w XII wieku, oznaczał w ogóle zjazd walny, radę starszych i znaczących, starszych i znaczniejszych. Otóż z jednej strony skarżyli się panowie świeccy na tym synodzie łęczyckim, że im poddani uciekają do dóbr kościelnych. To już samo w sobie jest warte odnotowania. Skarżyli się, że po prostu chłopstwo ucieka do dóbr klasztornych czy biskupich. Co to znaczy? To znaczy, że inna wielkość podatku nakładanego. Otóż, to po prostu znaczy, że ludzie głosowali nogami i że uciekali tam, gdzie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bezpieczeństwo i higiena pracy były lepsze. To znaczy, można było liczyć na to, że się rzadziej weźmie w gębę i bardziej punktualnie honorarium będzie można odebrać. Czyli zwykłe przekupstwo. Nie. Nie. Głosowanie nogami. Głosowanie nogami to znaczy wyraźne wskazanie, gdzie obowiązują reguły gry, które ludzie bardziej sobie cenią. Jest. Po prostu reguły gry. Dlaczego dzisiaj Polacy jadą do Anglii? Tak? Dlaczego tam się rodzą polskie dzieci? Dlaczego tam się otwiera biznesy? Nawet ci, którzy dzisiaj tutaj jeszcze mieszkają, to otwierają interes w Anglii. Głosowanie nogami, prawda? Więc w XII wieku już widzimy wyraźnie, że Kościół katolicki najwyraźniej zaprowadził bardziej czytelne zasady. Z czego wynikające czytelne zasady? Otóż jeszcze raz powiem tak, bez wchodzenia na płaszczyznę religijną, metafizyczną, w kwestiach materialnych, gospodarczych widzimy, jak dobra i o ile lepsza jest dla człowieka etyka bezwzględna, etyka niesytuacyjna. Etyka sytuacyjna jest wtedy, kiedy różne zasady obowiązują mnie w zależności od tego, czy mam do czynienia z naszym, czy nie z naszym. Swoim czy nie swoim, prawda? Z członkiem mojego plemienia, rodu, rasy, klasy. Kościół katolicki przychodzi i mówi, wszyscy jesteśmy wzajem swoimi bliźnimi. I wobec bliźniego naszego obowiązują nas zawsze te same zasady. Prawda? Oczywiście jest też katolicka nauka o obowiązkach stanu. W skrócie sens tej nauki taki, że zanim zacznę się martwić o głodujące dzieci w Indiach, to lepiej, żebym zadbał o to, żeby moje własne dzieci nie przymierały głodem w sierocińcu. I dlatego Watykan ocieka diamentami i złotem. Och, żeby tak było. Marzyłbym o tym, żeby tak było. Marzyłbym o tym, żeby ociekał, to znaczy, żeby miał tę samodzielność finansową, jaką miał przed wiekami. Dlatego, że kiedy ma Kościół, kiedy mają nasi duchowni tę bazę materialną, no to wtedy mogą, niezależnie od władzy politycznej, mogą śmiało głosić prawdziwą naukę. A kiedy komuniści, oświeceniowcy, czyli zaciemnieniowcy, i jakobini, protestanci, heretycy, i schizmatycy, różni rewolucjoniści, dybią na własność kościelną, no to rezultat tego jest taki, że oczywiście poza doraźnymi mordami, grabieżami, rabunkami, no skutek jest taki, że duchowieństwo, które nie ma trwałej bazy materialnej, niestety popada w uzależnienie. Niestety popada w uzależnienie. I stąd widzimy dzisiaj, że wielu naszych pasterzy, duszpasterzy, także arcypasterzy, najwyraźniej jakby nie ma śmiałości dostatecznej, żeby głosić prawdę o naszej sytuacji i prawdę o tym, jakich zasad musimy przestrzegać, żeby trafić na właściwą stronę, tak, w wieczności. Brak im tej śmiałości. A dlaczego? No bo są przywiązani
do dotacji europejskich, do pensji dla katechetów, są przywiązani. Więc nie trzeba się martwić, jeśli mają nasi pasterze wikt i opierunek, bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Trzeba się raczej martwić, kiedy są uwikłani, niestety często trzeba powiedzieć skorumpowani, tym systemem dopłat socjalistycznych właśnie w ramach, prawda, zrównoważonego rozwoju i innych tam diabelstw. Ale wrócę jeszcze do tej Łęczycy, do 1180 roku. Poza tą tam tym zbiegostwem poddanych do dóbr kościelnych, tam jeszcze właśnie jest ta sprawa prywatnych zapisów testamentalnych. Bo co? Bo chociaż już od 200 lat wiara chrześcijańska rzymska, a więc katolicka, szerzy się na polskich ziemiach i za sprawą korony polskiej będzie się potem też szerzyła na ziemie okoliczne, co jest piękną naszą dziejową zasługą, to mimo, że 200 lat już minęło, to ciągle jeszcze działa to prawo rodowe, które panu tak się podoba. A jaki ono ma skutek w praktyce? Ona ma taki skutek, że zapisał nieboszczyk coś tam w testamencie, dajmy na to, na właśnie opactwo, tak, czy swojemu proboszczowi jakiś kawałek ziemi, a tutaj wujkowie, stryjkowie, pociotkowie robią zajazd i mówią, hola, to należy do rodu, to należy do naszego klanu. Nie, nieboszczyk majaczył może go tam klechy przekabaciły na łożu śmierci i dlatego zapisał. Ale to jest nasze rodowe i my nie pozwalamy. I otóż Kościół się o to upomina wtedy, w 1180 roku, ustami biskupów wyższego duchowieństwa, tam wtedy to są rządy Kazimierza Sprawiedliwego, a z duchowieństwa no to błogosławiony Wincenty Kadłubek tam jest obecny na tym synodzie łęczyckim. Więc Kościół się upomina. I można powiedzieć tak, z perspektywy dzisiejszej, no upominają się klechy pazerne, no bo o swoje się upominają, bo nie chcą, żeby im tam coś uciekło, prawda, że ktoś zapisał. Ale zobaczmy, że opatrznościowo ma to zbawienne skutki cywilizacyjne. Ponieważ jeśli decyduje klan, a nie ma wolności decydowania o własnej majątności, ojciec rodziny, indywidualna, tak, rodzina, no to wtedy, ja bym tak to ujął, kapitał jest mniej mobilny. Bo jeśli do decyzji jakiejś ekonomicznej, decyzji gospodarczej, potrzebna jest rada familijna, to wolniej się interes kręci. Czyli egzekwując te prywatne zapisy testamentalne, Kościół katolicki wydobywa cały naród polski z tradycji niższego cywilizacyjnie prawa rodowego, klanowego i podnosi na wyższy poziom cywilizacyjny, w którym w ogóle istnieje coś takiego jak indywidualność. To jest duży skrót myślowy, ale pozwolę sobie użyć go. Bez Kościoła katolickiego nie ma indywidualności, którą my po katolicku nazywamy personalizmem. Bo indywidualizm pachnie egoizmem. Otóż ja mówię o tym katolickim indywidualizmie, który też kieruje się poczuciem obowiązku właśnie wobec wspólnoty rodzinnej, narodowej, wspólnoty ludzkiej, prawda? A więc personalizm. Nie ma personalizmu bez Kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że znowu do tej Łęczycy wracając, proszę zobaczyć, tylko biskupi mogą się postawić panom, książętom, tak, i rycerzom. Jeśli nie ma władzy duchownej, jeśli ta władza duchowna nie jest właśnie samodzielna, także się nie musi martwić o to, czy dostanie tam z Brukseli jakąś dotację, jeśli tej władzy nie ma, to nikt władzy świeckiej się nie sprzeciwi. Nikt władzy świeckiej nie podskoczy. W historii Polski ten moment, w którym się dzieje, przesilają
na korzyść cywilizacji, której fundamentem jest właśnie ten rozdział władzy świeckiej i władzy duchownej, tym momentem jest o stulecie od synodu łęczyckiego wcześniejsza śmierć biskupa Stanisława. Biskupa Stanisława, który właśnie w imię zasad postawił się królowi Bolesławowi Śmiałemu. I to jest lekcja historii, którą my Polacy na szczęście żeśmy tak wcześnie w naszych dziejach przerobili i dlatego ten rozdział władzy świeckiej i duchownej bardzo wcześnie i długotrwale między nami był respektowany. Co się dzieje, kiedy nie ma tego rozdziału? No to widzimy na wschodzie u schizmatyków, tam gdzie niepostrzeżenie car staje się de facto głową Kościoła, bo to on decyduje o tym, kto będzie biskupem, czyli patriarchą, prawda? No i jak car decyduje, no to kto mu podskoczy? No i co, Rosjanom było na po rewolucji? Zaraz do tego wrócimy. I na Zachodzie widzimy upadek tej zasady rozdziału władzy świeckiej i duchownej, tam, gdzie zwycięża rewolucja protestancka, heretycka, ponieważ książęta i królowie sami stawiają się na czele swoich partykularnych kościołów i w związku z tym, jak już Henryk VIII posłał na szafot Tomasza Morusa, no to nikt mu się nie sprzeciwi. Prawda? Męczennicy rewolucji protestanckiej, tak liczni, warto, żeby byli wspominani także nie tylko w tym wymiarze religijnym, ale także w tym wymiarze, że tak powiem, świeckim, politycznym, cywilizacyjnym, gospodarczym. Tam, gdzie władza duchowna zostaje wyeliminowana, jej głos wolny, wolność ubezpieczający, zostaje wyeliminowany ze sfery publicznej, no tam niestety zamordyzm triumfuje. I patrzmy na mapę, wracając do wcześniejszych akapitów, patrzmy na mapę wyborczą Niemiec. Gdzie zwyciężyli narodowi socjaliści? Narodowi socjaliści to tak jak patrzymy dziś na mapę Polski post-PRL-owskiej, prawda? Że kto głosuje na obóz zdrady narodowej, a kto głosuje na formacje przynajmniej z pozoru bardziej wiarygodne, patriotyczne. No wiadomo, że tam, gdzie ludzie zostali wyrwani z korzeniami na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tam na tej mapie jest wyborczej, jest w swoim czasie było bardziej czerwono. Otóż na mapie politycznej Niemiec, tych wyborów, w których, na drodze których, demokratycznych wyborów, przez które Hitler dochodzi do władzy, no widzimy, że tam, gdzie rewolucja protestancka wcześniej odniosła sukcesy i gdzie katolicyzm został wytępiony, tam narodowi socjaliści, zamordyści triumfują. A tam, gdzie katolików jest większość, tam katolicyzm nie pozwala ludziom przyjmować projektów zamordystycznych. To widzimy też na mapie Europy i świata. Projekty eugeniczne, antyludzkie projekty eugeniczne. Na projekty przykład zdobywania Ameryki Południowej mieczem i ogniem. Bardzo, bardzo dobry przykład, bo proszę zobaczyć, co się stało z Indianami w Ameryce Południowej i co się stało z Indianami w Ameryce Północnej. W inny sposób byli katowani. Nie. Proszę zobaczyć, że w Ameryce Łacińskiej mamy kreoli, czyli potomków tych związków, które nastąpiły ponad podziałami rasowymi. Tak? W Ameryce Północnej nie ma kreoli. Dziś oczywiście sytuacja... No bo zlikwidowano 100%. No właśnie, więc przez porównanie widzimy, nigdzie ludzie nie są, wszyscy nie są święci. Święci się zdarzają od wielkiego dzwonu, chociaż wcale nie tak rzadko, jakby nam się zdawało, ale otóż w Ameryce Północnej najwyraźniej standardem było traktowanie tubylców jako podludzi.
pod ludzi, którzy nie kwalifikują się do tego, żeby z nimi wspólnie sobie życie układać. W Ameryce Łacińskiej, jeszcze raz powtórzę, mamy kreoli z tego powodu, że najwyraźniej... W Ameryce Łacińskiej są dżungle, gdzie Indianie mogli się schować. No. A wojsko papieskie, wysłannicy, nie byli w stanie wejść... Ale znowu z tym wojskiem papieskim, bo ja sporo czytałem o historii tamtych terenów i zwrócę uwagę na to, że gdyby nie ojcowie jezuici i ich redukcje paragwajskie, to łowcy niewolników, którzy ruszali na swoje wyprawy w interior latynoamerykański, mogliby zupełnie bezkarnie działać. I w końcu redukcje paragwajskie padają pod ciosami wymierzonymi przez władze świeckie, które są jak najdalsze od respektowania zasad dyktowanych nam przez wiarę katolicką. Wprawdzie tam są Portugalczycy, są zaangażowani, bo wie pan, no to jest ta historia, prawda, taki film popularny, Misja. Tak. Więc tam widzimy Portugalczyków, ale nie widzimy, to było odwrotnie. Nie widzimy za plecami Portugalczyków, nie widzimy Londynu. Tak. Nie widzimy wśród łowców, niewolników, Żydów, którzy stoją za całym biznesem niewolniczym, prawda? Cały handel niewolnikami, notabene w obu Amerykach. Te flotylle statków niewolniczych, no to w ostatnich dekadach troszeczkę tej historii odsłonili historiografowie mniejszości. Mniejszości, co ja mówię mniejszości, to wcale nie jest mniejszość. Historiografowie, którzy są murzyńskimi patriotami Ameryki Północnej, prawda? To znaczy, to tam też ma swoje odchylenie ideologiczne, naród islamu, prawda, Farrakhana, ale z tych środowisk wyszła historiografia, w której po prostu możemy przeczytać te rejestry kompanii niewolniczych, które ludźmi handlowały. Możemy przeczytać też historię na kontynencie latynoamerykańskim o tych zdobywcach, pionierach, którzy byli łowcami niewolników i z których, no nie przytoczę w tej chwili konkretnego imiennego przykładu, ale bardzo wybitne postaci wywodziły się ze środowisk tak zwanych maranów, czyli kryptożydów, którzy po to, żeby w Hiszpanii mieć możliwość funkcjonowania w życiu publicznym, zewnętrznie afiszowali się po katolicku, prawda? Ale w istocie nie kierowali się zasadami, które właśnie w stosunku do bliźniego dyktuje Kościół katolicki. No tam było za dużo złota, żeby można było... Więc właśnie powiedziałem o rozdziale władzy świeckiej i władzy duchownej, której to zasady nie kultywuje żadna inna cywilizacja. Żadna inna cywilizacja wszędzie indziej ubóstwieniu ulega. Albo państwo, jak w Chinach, no to dlaczego albo Rzymianie nie mogli kasty zdobyć przez setki lat tutaj naszych terenów, skoro Polska była taka niby prymitywna i rody tam rządziły. No, była całkiem pozbierana i całkiem była wysublimowana ta organizacja. Targnąć na nasze tereny. No tak, ale jaki był przemysł narodowy tych słowiańszczyzny przed przyjęciem chrześcijaństwa? No ale to czy przemysł jest czymś nadrzędnym? Nie, ale, jaka była specjalność? Z czego żyli? No podejrzewam, że rolnicy. Dziadowie. No, władza nie utrzymywała się z rolnictwa. Władza utrzymywała się z handlu niewolnika. Handel niewolnikami. Otóż to. Handel niewolnikami był specjalnością kacyków słowiańskich, zanim ucywilizowali się oni, przyjmując chrzest.
zanim się oni ucywilizowali, bo przecież to świętemu Wojciechowi i jego braciom zawdzięczamy wydanie tak zdecydowanej walki przemysłowi niewolniczemu. Przecież święty Wojciech skąd się wziął w Gnieźnie? No, uchodził ze swoich ojczystych z Pragi, uchodził, ponieważ tam się postawił w sprawie niewolnictwa. Prawda? To jest zapisane w kronikach. Są dokumenty historyczne, że po prostu Bolesław sobie wymyślił, że musimy mieć tu męczennika, więc jest taki frajer z Pragi, młody biskup, a ślemy go i namówimy Litwinów, a niech go tak stukną w łeb, będziemy mieć męczennika. Ja bym tak nie lekceważył przekazów tradycyjnych. Ja rozumiem tę skłonność do uproszczeń, ale to jest nieskromne z pańskiej strony wynoszenie się ponad naszych przodków, bo pan odmawia im. Nie, ja rzucam wątpliwości. Nie, pan odmawia naszym przodkom skłonności do jakichkolwiek subtelności. Pan traktuje Bolesława Chrobrego i jego, nazwijmy to, otoczenie, traktuje pan mechanicznie, jako ludzi, których nie stać na subtelność, których nie stać na metafizykę. To był twardy król, który musiał pewne rzeczy kilka lat do przodu wyliczyć. Tak. Więc tu nie ma mowy o subtelności. Tak. Ale skoro jeszcze o męczennikach, zapominamy o tych milionach spalonych na stosie zielarek. Ale gdzie? W Europie. No ale przez kogo? Przez inkwizycję? No, pomyłka. Kulą w płot. Ojej. Kulą w płot. Kulą w płot. Kulą w płot. Te zielarki słynne. Ta na przykład ostatnia czarownica na ziemiach polskich, prawda? Gdzieś tam w Słupsku w XVIII wieku spalona. No, prosta sprawa. Dochodzi do takich masowych mordów tam, gdzie zwyciężyła rewolucja protestancka. W krajach niemieckich, na ziemiach kontrolowanych przez Anglosasów, tam, gdzie Kościół katolicki ma cokolwiek do powiedzenia w sferze publicznej, tam zaprowadza cywilizowane zasady, na przykład procesu prawnego, w którym człowiek nie tylko staje wobec oskarżenia, ale także ma możliwość obrony, to są katolickie wynalazki, których nie było wcześniej i później właśnie, tam gdzie Kościół katolicki został zdruzgotany, wyrugowany z życia publicznego, w Anglii, w krajach niemieckich, tam gdzie rewolucja protestancka triumfuje, no to właśnie rzeczywiście, to jest prawda, tysiącami pali się jakieś biedne kobiety, specjalistki od ziołolecznictwa. To jest prawda. Tylko, że proszę... Ale proszę nie mieszać do tego Kościoła katolickiego, ponieważ tam, gdzie jest... No, ale... Kto propaguje ideę, że zielarki współpracowały z szatanem? No przecież nie jacyś świeccy... No ale jeszcze raz, proszę, polecę lekturę. Polecę lekturę, jeśli chodzi o świętą inkwizycję. Polecę książeczkę Romana Konika w obronie świętej inkwizycji. To jest bardzo dobra praca, bo przede wszystkim nie jest nadmiernie obszerna, więc można to szybko przeczytać. Bardzo to polecam. I jeszcze raz fakt, konkretny fakt. Masowe egzekucje tak zwanych czarownic, polowania na czarownice, jest to historycznie domena protestanckich fanatyków. Dokonują oni takich morderstw w krajach niemieckich tysiącami i w krajach anglosaskich, zarówno na Wyspach Brytyjskich, jak i na kontynencie amerykańskim. Te, prawda, słynne czarownice z Salem. Proszę nie mieszać do tego Rzymu. Dlatego, że właśnie to się dzieje tam, gdzie wypowiedziano Rzymowi nie tylko posłuszeństwo, ale jakąkolwiek lojalność.
prawda? Więc to nie jest specjalność Kościoła katolickiego, a wręcz odwrotnie. To jest piekło, które się rozpętuje na ziemi, tam, gdzie władza duchowna została, władza Kościoła katolickiego została wyeliminowana ze sfery publicznej. Bo ja tutaj powtarzam już kolejny raz, mówię, rozdział władzy świeckiej, władzy duchownej. Zbożny, dobry, katolicki. Nie należy go mylić z rozdziałem Kościoła od państwa. Masońskim usiłowaniem wyrugowania Kościoła katolickiego z życia publicznego. Jeszcze co do tych właśnie historii, statystyk, no właśnie sam pan mi podsunął porównanie. Los ludności rdzennej Ameryki Północnej i Ameryki Południowej Łacińskiej, prawda? Byli, zniknęli, są w jakichś rezerwatach traktowani przez protestanckich Anglosasów, Prusaków jako podludzie, Indianie północnoamerykańscy i kreole, a więc potomkowie par mieszanych na kontynencie południowoamerykańskim. To jeden przykład. Drugi, wspomniałem o tym, eugenik. Projekty eugeniczne, czyli to piekło na ziemi XX i XXI wieku, projekty, których podstawą, gruntem jest protestancka doktryna predestynacji, a więc podział na szczęściarzy i pechowców. Na ludzi lepszych i gorszych. Ludzi i podludzi. Na białych sahibów i dzikusów, z którymi można zrobić, co się chce, prawda? Tą doktryną, fałszywą nauką o predestynacji podszyte są wszystkie projekty eugeniczne, które uzurpują prawo do decydowania o tym, jak to się mówiło za hitlerowców, prawda, które życie jest niewarte życia. Kto do gazu, to proszę na prawo, a kogo przepuszczamy do następnego etapu, prawda? Eugenika, te projekty eugeniczne za naszych czasów są w takim eleganckim opakowaniu in vitro, no, bo to się dzieje na lusterku, tak. Prawda, na szkiełku laboratoryjnym i tu mówimy, no właśnie, tym państwu już podziękujemy, a tych proszę przeprowadzamy do następnego etapu tutaj, tańca z gwiazdami. W minionym stuleciu no to były projekty tak okrutne jak sterylizacja przymusowa. Przymusowa sterylizacja w Skandynawii, właśnie w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach przyjęto te rozporządzenia o przymusowej sterylizacji, no bo mądry pan władza, mądry pan sędzia będzie decydował, komu się wolno rozmnażać, a kto nie powinien. Otóż fakt historyczny, znowu statystyka, mapa. Projekty eugeniczne podniesiono do rangi prawa w krajach, w których protestanci mieli większość. I widzimy to i w Stanach Zjednoczonych, i w Szwajcarii. Widzimy w kantonach protestanckich przechodzą prawa eugeniczne, a w kantonach katolickich nie przechodzą. Właśnie dlatego, że katolik tak długo, jak długo pozostaje katolikiem, ma jednak wbudowane jakieś hamulce. Jakie to są hamulce? To jest właśnie kategoria bliźniego. Kategoria bliźniego. Znowu, tak jak z tym rozdziałem władzy świeckiej i duchownej, jeszcze raz powtarzam, żadna inna cywilizacja tego rozdziału nie zna. We wszystkich innych cywilizacjach ubóstwione i wszechwładne jest albo plemię, albo rasa, albo kasta, albo klasa, albo państwo samo w sobie, jak w Chinach, jednostka niczym, jednostka bzdurą. Państwo jest największą wartością, a otóż dla katolika państwo jest ogromną wartością, ale nie jest wartością liberales ponad wszystko, prawda? I w stosownym momencie, kiedy tego wymaga okoliczność, Kościół katolicki, właśnie jak i święty Stanisław, czy święty Wojciech, czy inni ich konfratrzy, występowali i występują, chwała Bogu, nadal w obronie jednostki, która nie jest bzdurą, bo każdy z nas został stworzony z zamysłem Bożym indywidualnie. Pan Bóg nie tworzy ludzi na tuziny od jakiejś tam sztancy, prawda, setkami.
w pudełkach upakowany. Więc ten rozdział władzy świeckiej duchownej i kategoria naszego bliźniego, nieznana w innych cywilizacjach. Nieznana, dlatego że tam, gdzie mamy fałszywą naukę o predestynacji, tam wracamy do w istocie plemiennego podziału na swoich i nieswoich, naszych i nie naszych. I tutaj cywilizacja żydowska jest takim klinicznym przypadkiem, prawda? Straszliwy, pogański przesąd, który dzieli ludzi na tych, którzy są nasi i nie nasi. Nie nasi to są goje, nie Żydzi, i ich nie dotyczą zasady, które obowiązują Żyda w kontakcie z prawowiernymi Żydami. I to Żyd jest... między Żydem musi mówić prawdę, a gojów należy okłamywać. Nawet należy. Dlaczego? Dlatego, że świat oddany przez Pana Boga, stworzony dla Żydów, właśnie mają oni go sobie czynić poddanym. No i w związku z tym byłoby obrazą boską wedle tego, tej wynaturzonej, pogańskiej duchowości, byłoby obrazą boską, gdyby Żydzi ustąpili, tak, na pięć ziemi komukolwiek innemu. I to, no to widzimy właśnie te zasady zapisane w Talmudzie, prawda? Czy należy ratować goja tonącego w szabat? Tak, odpowiada Talmud. Owszem, no tam konkretnie jest taka jest odpowiedź mędrców Talmudu, że tak, owszem, należy ratować goja tonącego w szabat, gdyby nie ratowanie go miało zaszkodzić Żydom. Tak. Prawda? No więc widzimy, że to jest, że trudno to inaczej określić niż jako straszny, pogański, nieludzki przesąd. I jest wielką tragedią świata, dziejową tragedią to, że w tym przesądzie wychowywane są kolejne pokolenia dzieci, młodzieży przez setki lat i nie mówimy tutaj o jakichś zaszłościach. Lat 2000 temu, kiedy Pan Jezus właśnie opowiadał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, w której dokonywał tego wynalazku naszego bliźniego, cywilizacyjnego wynalazku, opowiadał to faryzeuszom. Prawda? Nie mówimy o tym, że to coś 200 lat temu, jakieś przesądy, kiedy rabin Schneur Zalman na Litwie pisał swój traktat Tania, w którym to traktacie stwierdza, że goje pochodzą od demonów. Mówimy o tym, co się dzieje dziś. Dziś Księga Tania jest podobno jedną z najczęściej drukowanych ksiąg żydowskich w świecie. Dzisiaj Żydzi, bo na początku Pan wspomniał o tych demonstracjach hasyckich w Nowym Jorku, demonstracjach antyizraelskich, no to właśnie między innymi Żydzi tej sekty hasyckiej tam manifestowali. To są straszliwe przesądy, to są straszliwe, dramatyczne, tragiczne, zbrodnicze w skutkach herezje, które wszystkie mają za wroga i cel napaści Kościół katolicki. I to jest fakt historyczny. To Kościół katolicki stoi na straży tych dwóch, jeszcze raz powtórzę, fundamentów cywilizacyjnych. Rozdział władzy świeckiej i duchownej, nigdzie indziej tego nie ma, czyli Król Bolesław nie jest biskupem Stanisławem, a biskup Stanisław nie jest królem Bolesławem. Cesarz nie jest papieżem, a papież nie jest cesarzem. Czyli właśnie w XI wieku ten spór fundamentalny między papieżem Grzegorzem a cesarzem. Rozdział władzy świeckiej i duchownej oraz kategoria naszego bliźniego. Czyli zasady, jedne zasady obowiązują mnie, niezależnie od tego, czy mam do czynienia ze Słowianinem, czy z niesłowianinem, czy językiem urodzenia dla mojego rozmówcy jest język polski, czy swahili. Mnie zawsze obowiązują te same zasady moralne. To inna znaczy... rzecz, że właśnie święci... Na świętość nie każdy się potrafi zdobyć za życia i w związku z tym tych naszych zasad nie zawsze jesteśmy w stanie, nie zawsze chcemy
przestrzegać. Sami się przeciwko tym zasadom buntujemy, ale chwała Bogu, tradycja katolicka niczego innego nas do tej pory nie nauczała. Tylko tego właśnie. Tradycja katolicka nie zna takich wynaturzeń jak traktat Tania rabina Schneura Zalmana, czy też kalwińska nauka o predestynacji. Chwała Bogu, tego nie zna. To znaczy, że co? Członkostwo biskupów, arcybiskupów w masonerii jest wynaturzeniem. Tak, oczywiście. Tak. No to dlaczego jest to takie popularne obecnie? No to woła o pomstę do nieba. To no, woła, są na to dowody. Woła to o pomstę do nieba. I no przecież nigdy co do tego nie było wątpliwości, że sama przynależność od stanu duchownego nie immunizuje człowieka ani na pokusy, ani na wobec złych skłonności, tak, człowieka nie zostawia, nie czyni trwale bezpiecznym. No, nasz hierarcha Stanisław Dziwisz, jest na to dokument, że jest masonem 33 stopnia. Teraz mieliśmy Światowe Dni Młodzieży. Chętnie obejrzałbym ten dokument. Dobra. Chętnie obejrzałbym ten dokument. Wydane było w książce pewnej. Na swój, pana Henryka Pająka. Na swój temat zdążyłem też niejedno przeczytać w internecie i w związku z tym radzę ostrożność procesową w podchodzeniu do tego, co tam gdzie wydrukowałem. No to weźmy logo Światowych Dni Młodzieży. Mamy oko, mamy kropkę w oku, pojedyncze oko, trzy szósteczki piękne. No więc bardzo, bardzo się cieszę, że możemy to zrobić. Przechodzi pan że razem ze mną jest pan skłonny przejawiać troskę o ortodoksję katolicką. Super. Prawda? Troszczmy się o ortodoksję katolicką. Troszczmy się także o to, żeby jak najmniej było sytuacji, w których rysować się mogą wątpliwości. Prawda? Okay. Rysować się mogą wątpliwości. W co kto właściwie wierzy? Czy wierzy w Ducha Świętego, czy wierzy, jak to słyszałem ostatnio w radio, niestety z ust bardzo wysokiego hierarchy katolickiego, usłyszałem zdanie o Duchu już nie świętym, tylko Duchu sportowym i ogólnoludzkiej solidarności, prawda? Ale przecież właśnie widzi pan sam, że to tutaj gubi nas nie wierne trzymanie się zasadom katolickim, tylko wręcz przeciwnie, to znaczy, co? Gdybym się trzymał wiernym zasadom katolickim, to nie wolno by mi było mówić tego. Czego? No tego, co mówię. Dlaczego? Że ja tam widzę trzy szóstki, które z premedytacją zostały włożone w to logo. A cóż to ma wspólnego z zasadami katolickimi? Nie, no, pan mówi, co pan widzi, bardzo interesujące spostrzeżenie. Chrześcijanom nie wolno wątpić w... A któż to powiedział? Oj, no... Że nie wolno wątpić. Nie. Mamy to... Chwała Bogu, mamy tę sprawę bardzo wyraźnie zdefiniowaną, paradoksalnie przez co? Przez dogmat o nieomylności papieża. Mamy taki dogmat. Cóż to w ogóle? Wyjaśnijmy, co to jest dogmat, bo co do tego są wątpliwości. Dogmat świętego Pawła. W pewnym sensie i do świętego Pawła to prowadzi, ale ten dogmat ogłoszony w wieku XIX na Soborze Watykańskim I przez papieża Piusa, co to w ogóle jest dogmat? Dogmat to nie jest coś, co papież wymyślił. Ten wymyślił tak, a inny siak. Nie. Dogmat jest to pewna prawda odwieczna, tradycyjnie znana Kościołowi katolickiemu, ale prawda, która zaczęła być na tyle często kwestionowana, że trzeba ją wyraźnie wyartykułować. Dogmat nie jest wynalazkiem tego czy innego papieża. Dogmat jest stwierdzeniem pewnej oczywistości,
która zawsze pozostawała oczywistością na gruncie tradycji katolickiej, na gruncie tradycyjnego nauczania, które możemy prześledzić właśnie w dawniejszych encyklikach, w pismach ojców Kościoła, w samej Ewangelii wreszcie. Otóż jeśli jakaś prawda jest uporczywie kwestionowana, negowana, to czasem, tak bywało w dziejach, dochodzą papieże do wniosku, że trzeba coś ex cathedra wyraźnie powiedzieć, ogłosić. Jest tak i tak. Jest tak i tak. Na przykład, może ktoś by często mówił prawdę, a papieżowi się to nie podobało, więc powiedział nie. Dosyć. No właśnie, możemy to, prawda, w ramach, to by wymagało na pewno jeszcze dłuższej rozmowy niż ta, która już i tak nie jest bardzo krótka, i można by to prześledzić na konkretnych przykładach, jaka jest nauka dogmatyczna Kościoła katolickiego. Nigdy to nie są żadne wynalazki, tylko zawsze jest to stwierdzenie tego, co dla apostołów, ojców Kościoła, świętych papieży było oczywiste przez wieki, aż przyszedł czas, kiedy kłamstwo zaczęło się na tyle szerzyć i bezczelnie podnosić głowę, żeby trzeba było tę oczywistość wyraźnie wyartykułować. Ale kłamstwo jest łatwo udowodnić. Tak. Nie trzeba dogmatyzować prawdy. No właśnie stwierdzenie prawdy jest niczym innym jak zanegowaniem kłamstwa. Otóż, bo od tego zacząłem, że tę sprawę bardzo wyraźnie tego, co wolno katolikowi kwestionować, co się godzi, a co się nie godzi, to bardzo wyraźnie właśnie na gruncie tej nauki dogmatycznej my widzimy. Jeśli nie stwierdza czegoś Ojciec Święty, ex cathedra, jeśli nie powiada, ogłaszam wam tę i tę prawdę jako głowa Kościoła na ziemi, to wówczas nie ma mowy o nieomylności. Jeśli papież nie sięga po tę uroczystą formułę, to wtedy, jeśli na przykład wyraził przypuszczenie, że jutro będzie ładna pogoda, gdy tymczasem padał deszcz, no to przecież nie ma mowy o żadnej nieomylności. I każdy, kto by zwrócił Ojcu Świętemu uwagę na to, że być może wyciąga fałszywe wnioski z na przykład niepełnych przesłanek, nie tylko nie grzeszy przeciw wierze katolickiej, ale wręcz przeciwnie, na pewno robi coś dobrego. Ktoś, kto by innym, nie wyłączając Ojca Świętego, zwrócił uwagę na błąd tkwiący, czy to właśnie w całym przewodzie myślowym. Więc katolik nie jest tutaj skrępowany w żaden nienaturalny sposób. Prawda? Prawda jest tym, co tym skarbem, który wszyscy jesteśmy obowiązani strzec, którego jesteśmy obowiązani strzec i z którym się mamy dobrze obchodzić. To skoro pan tak twardo oddziela masonerię od papiestwa, to dlaczego w takim razie papieże grają w ten sam rytm, który grają syjoniści z NWO? Począwszy już 78 rok, jest takie nagranie, gdzie Jan Paweł II po angielsku mówi, że przyjdzie New World Order. Wyraźnie mówi. Poprzednik jego 33 dni tylko żył, ponieważ chciał coś ujawnić. 33, liczba symboliczna. Tak. Kościół i jego hierarchowie, także papieże, są z tego świata. Nie są... I popełniają błędy. Nie są sami Duchem Świętym, chociaż Duch Święty mówi w nich przez... jest, każdy jest. Nie potrzebujemy pośredników. No widzi pan,
No widzisz pan, no właśnie tutaj pan mnie zaczepia i pan mnie wywołuje do tablicy, więc ja oczywiście muszę odpowiedzieć, że bardzo potrzebujemy pośredników. Bardzo potrzebujemy pośredników, dlatego że pan nie jest kapłanem katolickim, bo pan by się z tym nie krył, pan by mi to od razu powiedział. Prawda? Nie, mój młodszy brat jest księdzem, także to wystarczy. Ani ja nie jestem kapłanem katolickim. Otóż my sobie nawzajem, choćbyśmy się wściekli, nie możemy udzielić tej promesy, tak, do wieczności, której może nam obu udzielić tylko kapłan katolicki. Tylko kapłan, szafarz sakramentów świętych, może nas wyposażyć na drogę do wieczności, tak, żebyśmy nie skończyli po złej stronie w wieczności. A konkretnie tylko kapłan katolicki ma dla nas rozgrzeszenie. Pan mógłby mi się wyspowiadać, ale in extremis tylko, prawda? W sytuacji, w której coś nas dotyczy. Mieli, no, nie, w sytuacji, w której moglibyśmy przypuszczać zasadnie, że na przykład grozi panu śmierć, bezpośrednie zagrożenie życia. No i wtedy mógłby pan wybrać mnie sobie, gdyby nie było nikogo lepszego w okolicy, a zwłaszcza dobra, gdyby ale nie to było. Dotyczy sakramentu. No, więc wróćmy. In extremis tylko. Natomiast nawet in extremis, proszę pana, ja ani pan nie możemy dokonać przeistoczenia, nie możemy odprawić mszy świętej, a zatem nie ma mowy bez kapłana katolickiego o Eucharystii. O Eucharystii, czyli o Najświętszym Sakramentu. I spożywanie ciała i krwi, czyli rytuał, który też masoneria stosuje w ofiarach różnych. Proszę pana. Proszę tylko pana. No, w innym wymiarze, nie symbolicznie. Tak jak no właśnie, w innym wymiarze. Jak wiadomo, szatan, który jest patronem różnych organizacji, które między innymi tak się nazywają, jest szydercą i bardzo chętnie wrzuca wątpliwości. Bardzo chętnie posługuje się formami, rytuałami, tak, które w szyderczy i kłamliwy sposób odwraca, przebiegunowuje, tak, niweczy istotne sensy przez niby niewinne, subtelne zmiany, których dokonuje, tak, prawda? Tak. Przez odwrócenie przedmiotu, przez odwrócenie konfiguracji. Tylko że właśnie sam ze siebie niczego on nie jest w stanie twórczo wymyślić, ponad tylko drwinę i szyderstwo z prawd ostatecznych i wiecznych, o których naucza nas Kościół katolicki. Więc to, że masoneria posługuje się rytuałem, który jest jakimś na poły naśladowaniem, na poły drwiną i przekręceniem rytuału, liturgii katolickiej, no to nie jest nic nowego. Żywe ofiary, czy ze zwierząt, czy wręcz no ludzi. No dlatego, że jest to Kościół szatana na ziemi. To jest Kościół szatana na ziemi. Od tego pogaństwa odeszliśmy, chwała Bogu, właśnie dzięki temu, że 1050 lat temu na ziemię polskie zawitało na szerszą skalę nauczanie chrześcijańskie, katolickie, związane z wiernością tradycji kontynuowanej w Rzymie. No przecież ja powiedziałem wcześniej o niewolnictwie jako przemyśle, o narodowym przemyśle słowiańszczyzny przed nastaniem chrześcijaństwa. A teraz nie ma niewolnictwa? No, od tego zacząłem, że wracamy do niewolnictwa, ponieważ jesteśmy właśnie chłopami pańszczyźnianymi w korporacji, czy w biurokracji, czy kto ma profesurę, czy też jest cieciem parkingowym. Jesteśmy
jesteśmy właśnie ofiarami tych praktyk, które są, taką mają istotę. Powrót do niewolnictwa. Ale tym jest to smutniejsze, że 1050 lat temu z tej tradycji zaczęliśmy się wydobywać, ale przecież warto też przypomnieć, że chrześcijaństwo położyło kres właśnie ofiarom z ludzi, o których Pan wspomniał, że i dziś są kultywowane. No, czy plemiona narodowe stosowały ofiary z ludzi? Ale no mamy przecież tego, bo ja wiem, że niektórzy tak zwani... To był Moloch, powiedzmy, ale to był... Tak, więc niektórzy sentymentaliści, którzy się wbrew świadectwom historycznym upierają sentymentalizować słowiańszczyznę. Słowiańszczyzna jako taka jakaś idylla pradawna. To nasze korzenie. Tak, no ale właśnie bez oderwanych od faktografii sentymentów, bo właśnie kiedy o faktach mowa, no to mamy handel niewolnikami jako no właśnie niestety przemysł narodowy i kacykowie słowiańscy nie są tutaj w niczym lepsi od tych kacyków murzyńskich, którzy w późniejszych stuleciach zaprzedawali w niewolę swoje plemiona, oddawali żydowskim handlarzom niewolników, którzy przewozili biedne ofiary na kontynenty amerykańskie. Pamiętajmy, że w Afryce łowcy niewolników nie musieli się tak za nadto trudzić. Tak, prawda? Oni nie musieli. Lokalni sprzedawali. Oni mieli gotowe dostawy towaru, prawda? Na rynku czekali na nich niewolnicy, tylko brać no, ale przecież, i no, tak samo. Znaczy Rzym też handlował niewolnikami. Ale były czasy. Tak, no więc właśnie dlatego nie idealizujmy, nie bądźmy sentymentalistami. Spójrzmy na fakty historyczne i zobaczmy, że dopiero święty Wojciech i jego współbracia stawiają tę sprawę na ostrzu noża i kończy się proceder niewolniczy, chociaż, jak wiadomo, tak jak prawo rodowe, jeszcze na soborze, na synodzie łęczyckim w XII wieku, jeszcze jego echa pobrzmiewają, więc też i niewolnictwo nie kończy się tak znienacka. Mamy przecież jeszcze niewolnika branego w wojnach, nie wiem, Tatarzy osadzani przez księcia Witolda w Trokach. Tym niemniej z tych Tatarów, jak już tam się odsiedlili w tych Trokach, to tak specjalnie się nie wybierali, żeby wszyscy chcieli uciekać z powrotem. Jeszcze kilka domków zostało. No, więc najwyraźniej też znaleźli tutaj całkiem niezłe relatywnie warunki bytowania. Ale chciałem powiedzieć o tych ofiarach z ludzi, że to jest faktografia. Wiem, że niektórzy sentymentaliści słowiańszczyzny, tak zwani rodzimowiercy, oni uważają, że wszystko to, co zapisane w kronikach średniowiecznych przez Titmara i innych współczesnych i w tamtych wiekach, że to jest wszystko katolska propaganda, że to wszystko nieprawda, bo to oni tak właśnie pisali, żeby obsmarować tych pogan biednych, którzy w istocie byli miłymi ludźmi na kształt, nie wiem, Asterixa i Obelixa, czy Kajko i Kokosza, prawda? No nie. Jeśli nawet odrzucimy te świadectwa historyczne, które mamy w kronikach, jeśli uznamy je za niewiarygodne, jeśli chociaż naprawdę trzeba być kronik bardzo... Kronik jest wiele, ale są spójne. No więc często. One są spójne. Zgódźmy się, że jeżeli pisze Titmar, to nie jeden Titmar pisze o ofiarach z ludzi, o biskupach właśnie, którzy zostali rytualnie zamordowani, misjonarze, nie jeden święty Wojciech. Ale gdybyśmy nawet nie mieli tych świadectw kronikarskich, to mamy przecież odkrycia archeologów. Mamy odkrycia archeologów, także polskich, w różnych lokalizacjach, na ziemiach polskich. No mamy, ja teraz nie wskażę, obiecuję, mogę odrobić lekcję i następnym razem będę lepiej przygotowany, ale przypominam sobie jakieś takie opisy stanowisk archeologicznych, w których tam w jakimś kręgu rytualnym z
kości młodego dziewczęcia z jakąś raną tłuczoną mózgoczaszki, prawda? Jakieś takie rzeczy. Też jeżące włos na głowie. No dzisiaj... Nie wiem, co to było. Mógłby to być pochówek po prostu dziewczyny, która zginęła w wypadku. No mój Boże, no tak jak z kronikarzem Tittmar. Nie jeden kronikarz Tittmar i nie jedno młode dziewczę, tylko znacznie więcej takich jest reliktów, takich jest odkryć archeologicznych świadczących o praktyce składania ofiar z ludzi. Skoro pan słusznie wskazuje w dzisiejszej praktyce, o której wiemy, tak? Wiemy, że są dziś w świecie, współcześni nam, ludzie tak chorzy, opętani, niegodziwi, żeby rytualizować zbrodnie, żeby wykorzystywać, prawda, krwawe rytuały w swoich obrządkach satanistycznych, skoro słusznie pokazuje pan to jako jakiś przejaw zezwierzęcenia i działalność bynajmniej nieprzyjazną ludzkości, no to nie... Ale że jest w wyższych kręgach królewskich czy politycznych no i tak Zachodzie. No i tak samo było tutaj... Rytuały z dzieci. I tak samo tutaj było przed 1000 lat z układem. To też, prawda, w tych stolicach kultu pogańskiego... Znaczy, to też tutaj kultywowano satanizm u słowiańskich? Każde pogaństwo jest satanizmem. Każde pogaństwo. Tak, każde pogaństwo jest satanizmem. To znaczy dlatego, wiedza o funkcjonowaniu przyrody jest satanizmem? Nie, chwała Bogu. Wie pan, no wszyscy ludzie, niezależnie od tego, czy zetknęli się ze słowem prawdy, ewangelicznym przekazem, czy też nie mieli tego szczęścia i gdzieś tam się wychowali w gęstwinach, w leśnych ostępach, czy w dżungli, na krańcach świata, otóż wszyscy są stworzeni przez Pana Boga. No. Wszyscy są stworzeni przez tego samego Pana Boga i w związku z tym we wszystkich jest wszczepiona ta sama iskra powołania do prawdy, powołania do świętości. Tylko Kościół katolicki daje nam busolę, która nas może skutecznie przeprowadzić przez doczesne życie. Busola to jest wiedza, a nie wiara. Ale proszę Pana, ale dlatego też katolik jest, nawet bym powiedział tak o sobie. Wie Pan, ja nie jestem człowiekiem wierzącym, ja jestem człowiekiem doinformowanym. Bądź co bądź, Ewangelia to jest dobra nowina, to jest good news. No to również dobrze, można by inną wersję nowiny wrzucić no, i to też trzeba wierzyć. No widzi Pan, właśnie sęk w tym i starałem się to pokazać na różnych historycznych przykładach, że jeżeli się tam, wie pan, zaburzy jakimś na przykład ukrytym magnesem działanie tej busoli, no to ona prowadzi na manowce. Ona prowadzi na manowce. Ale wszyscy ludzie stworzeni przez tego samego Pana Boga, w związku z tym, nawet jeśli nie poznali światła wiary katolickiej, jeśli nie poznali tych wskazówek, o których, jak znowu pokazywałem na przykładach, te wskazówki są cenne nie tylko w sferze duchowej, nie tylko w przestrzeni metafizycznej, one są cenne także w życiu gospodarczym, ekonomicznym, politycznym. Właśnie, niech pan spojrzy, rozdział władzy świeckiej duchownej oraz kategoria naszego bliźniego wyzwala ludzki indywidualny potencjał, który jest tłumiony przez pogański paradygmat prawa rodowego, przez plemienny paradygmat predestynacji, tak? Goje kontra nasi. Ale to są wszystko tego... nakładki, obojętnie czy te żydowskie, czy te chrześcijańskie. Człowiek nie, sam właśnie... sobie nie jest dobry, rodzi się dziecko. Czy ono jest złe? No, to jest katolicka nauka o grzechu pierworodnym. O grzechu pierworodnym. Jest no dobrze, ale załóżmy, bo aborygenów się rodzi dzieciątko. No i właśnie od czasu do czasu takie dzieciątko, proszę pana, ofiarują demonowi i gdzieś tam zagrzebią, zakopią na przykład u progu chatki, bo wtedy się będzie szczęścić. Pogaństwo jest satanizmem. Do dzisiaj, niech pan się zapozna z relacjami misjonarzy, którzy do dziś w jakichś afrykańskich ostępach po prostu walczą z takim satanizmem zupełnie jawnym, prawda? Z tymi szamanami, którzy kontynuują praktykę ofiar
z ludzi. Dobra, kontynuują te gesty papieża, te gesty biskupów, 666, Jan Paweł II wielokrotnie. Zdjęć jest mnóstwo. Proszę pana. To jest symbolika, komu służymy. Proszę pana. Proszę pana, już bo to starałem się wyraźnie powiedzieć, że bardzo panu dziękuję za przejaw troski o ortodoksję katolicką. I jest bardzo niedobrze, jeśli ci, którzy stoją na szczytach hierarchii, także katolickiej, jeśli stwarzają pole do domysłów, albo jeśli stwarzają pole, na którym mogą się rysować jakiekolwiek wątpliwości, co do ich pobudek, co do ich ortodoksji, to jest bardzo niedobrze. I zgadzamy się w tym, że byłoby lepiej, żeby nie było pola do domysłu. Żeby była jasna sprawa. Czyli żeby tak, nie tak, nie, nie. Rzeczy. Nie, no nie, nie, nie. No żebyśmy mieli do czynienia, z czystym, jasnym, niezakłóconym przez jakieś szumy. Czy to medialne, czy to przez szum związany właśnie z jakimś zgubnym kompromisem z poprawnością polityczną. Lepiej, żeby tego nie było. To znaczy, że oni szli na kompromis. Kto oni? Papieże, biskupi. No, dzieje Kościoła są pełne świętych i nieświętych. Mhm. I gdybyśmy nie mogli wspomnieć przypadków upadku, no. Gdybyśmy nie mogli wspominać wypadków odstępstwa, herezji, także zbrodni, niegodziwości, korupcji, tak? No to wtedy nie jaśniałyby tak wyraziście na tym tle perły świętości. Czyli perły świętości, to jak wie pan, w historii Kościoła za PRL, za sowieckiej dominacji nad Polską, no jeżeli nie nazwiemy po imieniu odstępstwa, jeśli nie odnotujemy ze skrupulatnością historyka aktów zdrady i niewierności, które możemy dzisiaj notować bardzo szczegółowo, między innymi dzięki odkryciom w archiwach tajnej policji komunistycznej. Na przykład syn Jana Pawła II, który został ujawniony po jego kanonizacji. Proszę pana. Na imię miał Adam. Proszę pana, no znowu, nie, proszę napisać. Proszę sobie wygłupiać, dużo powodów. Ale znowu, proszę nie kierować się jako prawdą objawioną tym, co tam można sobie wygooglać. Próbuję zbudować taką figurę, że gdybyśmy nie mogli opisać przypadków, na przykład tajnej współpracy duchownych katolickich z komunistyczną bezpieką, no to wtedy nie jaśniałby z taką krystaliczną czystością taki diament jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? I jego męczeństwo, cóż byśmy wtedy rozumieli z tego, ile kosztowało jego osobiście i innych jego współbraci takich w kapłaństwie. Takich było wielu, ale akurat w interesie Czesława Kiszczaka i Jaruzelskiego było to nagłośnić. Natomiast takich ofiar księży zamęczonych przez SB-ków było mnóstwo. No właśnie. No więc akurat właśnie, ten wyszedł na piedestał, bo to nagłośniono. No więc... Na każdy temat można szeroko dywagować. Ja tylko dlatego wspominam o błogosławionym księdzu Popiełuszce, żeby taką uwagę wygłosić, że nie ma nic złego dla Kościoła, jeśli spisujemy fakty i opisujemy prawdy, także i niepiękne fakty, także i fakty godne ubolewania, dlatego że gdyby nie notować tego, co jest złe, niegodne, czasem także odrażające, no to wtedy nie mielibyśmy punktu odniesienia właściwego do tego, żeby docenić należycie
i świętość, i oddanie, i wierność, tak? I pokorę ludzi, którzy są godni naśladowania. I to samo w historii, i to samo w historii. Katolika nie bulwersuje. Nie bulwersuje tak naprawdę to, że w dziejach Kościoła na tej ziemi, bo dzieje Kościoła, prawda, jest Kościół walczący, Kościół wojujący na tej ziemi i jest Kościół pokutujący na tamtym świecie, w czyśćcu, i jest Kościół triumfujący w niebie. W niebie, czyli w tym, co my po ludzku, tak nazywamy tę bliskość Boga Stwórcy, prawda? Nikt nie może znaleźć się w tej bezpośredniej Jego bliskości, jeśli się sam nie przebóstwi, tak? To znaczy sam tego nie czyni, tak? Jeśli nie oczyści się z tych wszystkich przywar, grzechów, doczesności. No więc, żebyśmy z lepszym bilansem znaleźli się na tamtym świecie, naszych win i naszych marnych zasług, no to właśnie tutaj korzystajmy z tego czasu, kiedy możemy mieć zaszczyt uczestniczenia we wspólnocie Kościoła wojującego na tym świecie. Z kim wojującego? No z szatanem, który wykorzystuje także i nasze wewnętrzne skłonności, nasze ciało wykorzystuje do tego, żebyśmy przegrali, żeby nas pognębić. Piękne są na ten temat relikty polskiej literatury o walce duchowej, sonety Sępa Szarzyńskiego, jeszcze XVI-wieczne. Warto do tego sięgać, warto sobie przypominać, bo dzieje Polski, dzieje kultury polskiej w ramach polskiej państwowości dostarczają wspaniałych przykładów. Krótko mówiąc, warto do tego sięgać po to, żeby nie musieć samego siebie od rana co dzień wymyślać od podstaw. Wystarczy być spójnym wewnętrznie, w jedności, a nie dualizm, walka. Ale spójnym wewnętrznie z czym? Z sobą, ze swoim duchem. To krzyż na drogę. Człowiek, który... Krzyż na drogę i bardzo... Swoje warstwy niechciane jak najlepiej odsuwa. Życzę. Jak najlepiej życzę, ale no cóż, jeśli o mnie chodzi, no to tylko tyle mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie życia bez tego przewodnictwa i tego punktu oparcia, które daje Kościół katolicki, jeszcze raz powtórzę, nie tylko w sprawach natury duchowej, nie tylko w sferze metafizycznej, ale w sprawach do bólu doczesnych, świeckich, takich jak rozstrzygnięcie, co jest dobre, a co jest złe w sferze gospodarczej, społecznej, politycznej, bez buszoli katolickiej, lądujemy na manowcach. Nie mamy jasnych wytycznych. Wystarczy mieć kompas wewnętrzny, bo odpowiada. Gratuluję, jak najlepiej przecież życzę. Przecież każdy człowiek czuje, czy dana decyzja jest zgodna z jego sumieniem, wnętrzem. Otóż świat jest... A jeżeli będziemy walczyć, świat jest pełen takich ludzi, którym się wydaje, że sami dostatecznie dobrze wiedzą. Świat jest pełen takich ludzi. Proszę zobaczyć, jak ten świat wygląda. Świat jest pełen takich ludzi, którzy świat jest manipulowany przez tych, którzy też wewnętrznie mają, wewnętrznie mają ogromną niespójność, mają kompleksy z dzieciństwa, w związku z tym starają się jeszcze zapełnić to jakimiś dziwactwami, typu kult szatana, czy coś tam, bo nie, będę miał swojego bożka. No właśnie, tak. Niektórzy uprawiają kult szatana. Tak, to ma pan rację. Większość. Niektórzy uprawiają kult szatana. Tak. Większość tych, którym się wydaje, że rządzą światem, no,
manipulują. Tak. Chcieliby wiecznie żyć, jak Dawid Rockefeller junior, który tam po raz kolejny sobie przeszczepił serce, prawda? Nie wiem, jakie tam inne narządy. To są ludzie, którzy myślą, że będą żyli wiecznie i że uporządkują świat. No ale w ramach porządkowania... Depopulację, nowy porządek świata. Depopulacja. Walka z życiem ludzkim prowadzona w sposób najbardziej dosłowny. Projekty, wielkie projekty polityczne, które zmierzają do tego, i to są cele deklarowane przez osobników w rodzaju Billa Gatesa, żeby ludzi było mniej na ziemi. 500 milionów gojów, którzy będą im służyć. No właśnie, no więc widzi pan, no zgadzamy się co do tego, że to nie są dobre pomysły. No otóż, tylko że papież jest w tej samej drużynie. No tak. Myślę, że już dostatecznie dużo powiedziałem na ten temat. Powiedziałem i chętnie powtórzę, że byłoby dobrze, gdyby nie rysowały się jakiekolwiek wątpliwości. One się rysują. We współczesnym świecie, także we współczesnym Kościele, jest bardzo wiele okazji do zamętu. Do szerzenia się zamętu, ale właśnie niestety na gruncie niejasności doktrynalnej. I dlatego dbajmy o jasność doktryny. Dobrze. Symbolika jeszcze. No weźmy przykład taki. Jest Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne w Ameryce chyba Południowej o nazwie Lucifer. To tak. I to jest Watykańskie Obserwatorium? Watykańskie, należące do Watykanu. Można znaleźć. Bardzo chętnie skorzystam ze wskazówki bibliograficznej, bo to rzeczywiście byłby mocny fakt wskazujący na to, że fałszywa nauka zakrada się między wiernych, także i w Kościele hierarchicznym, i nad tym trzeba by bardzo ubolewać, gdyby to się potwierdzało. Okej, dobra, tak żeby zakończyć, jeszcze jakieś słowo końcowe. No cóż, nasza rozmowa zeszła, jak Państwo słyszeliście, na takie tory, na których ja tutaj niegodny musiałem występować w charakterze zawodowego katolika, co warto, żebyście Państwo słuchacze, widzowie tego programu, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że oczywiście ja nie jestem w żadnej z tych spraw, o których tutaj była mowa, nie jestem ostateczną instancją ani wyrocznią, że ja po prostu mogę tylko stanowić tutaj egzemplarz taki pokazowy katolika, który stoi przy katolickiej prawdzie i nie chce jej zamienić na żadną inną. Tak? Ja jestem takim tutaj eksponatem i jednakowoż, jeśli chcielibyście Państwo bardzo poważnie przeorać tę problematykę, no to zachęcam do lektury. Na każde ze zdań, które ja tutaj starałem się zbudować, można znaleźć na pewno mnóstwo dobrej egzemplifikacji, można znaleźć źródłową literaturę, dokumenty, nauczanie Kościoła, nie tak niezręcznie i nieskładnie prezentowane, jak to jest w moim przypadku, ale właśnie w piśmiennictwie polecam lekturę encyklik, zwłaszcza papieży, którzy w dawniejszych czasach pisywali często może krócej, mniej obszernie, ale za to w sposób nie stwarzający pola dla rysowania się jakichkolwiek dwuznaczności. Bardzo polecam papieży Piusów XIX i XX stulecia, papieża Leona. Warto sięgać do tych tekstów, a przez teksty warto też sięgać do biografii autorów świętych w większości papieży, bo przez te biografie
możemy być wprowadzeni w samo centrum kontrowersji. Kontrowersji historycznej, walki z Kościołem, walki z tradycją katolicką. Krótko mówiąc, zachęcam do prac badawczych i lektury własnej, a nie zachęcam do polegania na publicystyce, li tylko nie zachęcam do przyjmowania za własne różnych etykiet, które mogą być rozklejane, chociażby właśnie w internecie. A ja zachęcam do myślenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Z Panem Bogiem.